Mam z informacji technicznych jeszcze kilka ogłoszeń do momentu, kiedy rozpoczniemy. Tak jak wspominałem, portal internetowy MyWomża i właściciel tutaj jest z nami. Markowi bardzo dziękuję za to, że przyjął zaproszenie i informacją taką dla Państwa jest to, że możemy udostępnić transmisję, która będzie live'a, który będzie realizowany przez MyWomża, wchodząc na profil MyWomża i udostępniając po prostu go przez Facebooka. Z takich informacji jeszcze zanim rozpoczniemy, zwyczajowo zawsze jest tak, że na naszych spotkaniach wszystko jest w ramach opłaty spotkaniowej. Dzisiaj jest spotkanie bez żadnych opłat, dlatego jeżeli ktoś z Państwa chce się kawą, herbatą poczęstować, to lokal po prostu popiera za to opłaty. Ale zapraszamy jak najbardziej do skorzystania tutaj z usług hotelu Amadeus, któremu bardzo dziękuję za przygotowanie dzisiejszej sali na spotkanie. Macie Państwo jeszcze przy sobie egzemplarze najnowszego Merkuriusza, w którym możecie się więcej dowiedzieć. Oczywiście to jest każdy z egzemplarzy jest dla Państwa. Możecie się więcej dowiedzieć na temat naszej działalności, tego, czym się towarzystwa biznesowe zajmują nie tylko w Polsce, bo tak jak pewnie już się orientujecie, jest 21 towarzystw biznesowych działających w Polsce, ale też już prężnie 5 działających poza granicami. I witamy wielkimi brawami, oklaskami pana Romana Kluskę. Bardzo serdecznie witamy panie Romanie na ziemi łomżyńskiej. Tradycją naszych spotkań jest to, że przed tym, zanim rozpoczniemy spotkanie, przywitamy naszego gościa, to rozpoczynamy nasze wydarzenie tym, co jest dla osób wierzących najważniejsze, czyli pokarmem duchowym, o który poproszę przeczytanie fragmentu z najsłynniejszej książki po Biblii, czyli z książki o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Akempisa, a fragment przeczyta moja prawa ręka, dyrektor towarzystw biznesowych regionu od Wisły na prawo, Michał Osiej. Witam Państwa. Dzisiaj będzie fragment o miłość własna najbardziej opóźnia pęd ku najwyższemu dobru. Wiedz, że miłość samego siebie bardziej ci szkodzi niż jakakolwiek rzecz na świecie. W zależności od uczucia, jakie żywisz do czegoś mniej lub więcej, lgniesz do danej rzeczy. Jeżeli miłość twa będzie czysta, prosta i zupełnie uporządkowana, nie będziesz w niczyjej niewoli. Nie pożądaj tego, czego ci mieć nie wolno. Nie chciej mieć tego, co ci może być przeszkodą i co pozbawić cię może wewnętrznej swobody. Dziwne, że mi nie poruczasz siebie samego z głębi całego serca wraz z tym wszystkim, czego pragnąć lub co posiadać możesz. Dlaczego gryziesz się próżnym smutkiem? Czemu się męczysz zbytnimi troskami? Kieruj się moim upodobaniem, a nie poniesiesz żadnej szkody. Jeżeli szukasz tego lub owego, jeżeli chcesz być tam lub ówdzie dla swej własnej wygody i raczej dla spełnienia się twojej zachcianki, nie osiągniesz nigdy spokoju. Nie będziesz wolny od troski, bo w każdej rzeczy znajdą się jakieś braki i wszędzie spotkasz jakiegoś przeciwnika. Nie każde więc zdobycie rzeczy lub ich zewnętrzne pomnożenie jest korzystne, ale raczej odejście od rzeczy, wyrwanie z serca niepotrzebnych pragnień o to, co ci się przydać może. Dotyczy to nie tylko dziedziny brzęczącej monety i bogactw, ale także pogoni za sławą i pragnienia próżnych pochwał, co wszystko wraz ze światem przemija. Mało jest się ubezpieczonym, gdy się nie ma żarliwości ducha. Niedługo też będzie trwał pokój wewnętrzny, jeżeli nie jest ufundowany na głębi, to znaczy jeżeli nie jest zakotwiczony we mnie. I tak pisał Tomasz Akempis o naśladowaniu Chrystusa. A oddaję głos. Zapraszamy jeszcze gości. Spokojnie proszę zajmować miejsca. Ja chciałem, bardzo prosimy panie Romanie spocząć. Chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za to, że pan znalazł czas. Pan Roman mieszka na co dzień na Podhalu.
więc jest dość daleko, ale z naszej rozmowy wcześniejszej, kilka miesięcy temu planowaliśmy to spotkanie, Michał dowiedział się o pana Romana ogromnej miłości do Mazur, do naszych tutaj sąsiadujących terenów, do Podlasia bliskich i to sprawiło, że mogliśmy połączyć tak wyjazd pana Romana, że znalazł się tutaj z nami. Teraz kilka słów chciałbym przytoczyć na temat naszego szanownego gościa. Pan Roman to przedsiębiorca przez wielkie P. Był prezesem giełdowej spółki Optimus, która swoją działalność rozpoczęła w 1988 roku, praktycznie bez żadnego kapitału. Osobiście kierował wszelkimi pracami, zarówno konstruktorskimi pomysłami od początku powstania firmy, która była liderem nie tylko produkcji komputerów, ale również kas fiskalnych. Pan Roman Kluska jest założycielem największego polskiego portalu internetowego Onet.pl. Z powodów wielu, o których pan Roman na pewno nam dzisiaj opowie, w 2000 roku sprzedał udziały Optimusa do Brebankowi. Jako powód podał atmosferę, jaka panowała w tym czasie w naszym kraju i to, co się działo w względach uczciwości, a w zasadzie jej braku. Majątek szacowany w tym momencie pana Romana, kiedy sprzedawał udziały, był oszacowany blisko 400 milionów złotych. Po odejściu z Optimusa zaangażował się w działalność charytatywną, filantropijną i od 2001 roku założył wydawnictwo, wspiera wiele instytucji. Dla mnie najważniejszą instytucją, którą wspiera pan Roman, jest dzieło, jakie powstało w krakowskich Łagiewnikach, czyli Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ja z panem Romanem rozmawiając przed spotkaniem, znaleźliśmy wspólny mianownik, to jest to, co jest nazywane przez nas przypadek, czyli działalność Ducha Świętego. Ta działalność sprawiła, że tutaj jesteśmy też dzisiaj wszyscy razem. Chcę oddać głos naszemu wspaniałemu gościowi, aby opowiedział nam o swojej historii jak najwięcej. Po prelekcji będziemy mieli możliwość zadania również pytań. Ja będę podchodził z mikrofonem. Oddaję głos serdecznie witając. Dziękuję bardzo. Żeby mnie było słychać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Postaram się z Państwem podzielić kilkoma refleksjami. Źle czy nie słychać? Bliżej? No dobrze. Postaram się podzielić z Państwem kilkoma moimi doświadczeniami. Jestem świadomy, że nie mam monopolu ani na rację, ani na prawdę. Jedno mogę obiecać, podzielę się najlepszą wiedzą, jaką na dzień dzisiejszy dysponuję. W czasie spotkania, ponieważ jestem praktykiem, nie teoretykiem, opowiem o kilku zdarzeniach, które było mi przeżyć, a Państwo sobie sami wyprowadzicie pewne wnioski. Myślę, że te zdarzenia będą dosyć ciekawe. Na sam początek rozpocznę od tego, że jestem ogromnym szczęściarzem, ponieważ dane mi było zakładać firmę Optimus w warunkach niemal idealnego, teoretycznego, wolnego rynku. Jeżeli ktoś się uczył na zajęciach z ekonomii, jak wygląda wolny rynek, to w branży informatycznej przełom lat 80. i 90. to był idealny, książkowy, wolny rynek. Żadnych regulacji, żadnych barier, żadnych ograniczeń, cło zero, podatek, nie było VAT-u, był podatek obrotowy zero, jedynie podatek dochodowy 40%. To było jedyne, no i oczywiście ZUS dla pracowników, konieczność zarejestrowania firmy. Dosłownie
parę, przedwojenny kodeks handlowy, jeszcze niezmieniony, taki prosty, przejrzysty, jednoznaczny i naprawdę prostych parę reguł prawnych. Ja, który nie miałem zielonego pojęcia o prowadzeniu prywatnej działalności, jak prawnik znajomy dał mi obowiązujące prawo, po 2 tygodniach mu oddałem te wszystkie materiały, nauczyłem się i proszę sobie wyobrazić, informatyk nie ma ani jednego pytania do prawnika, bo prawo jest tak napisane, że ja wszystko rozumiałem, było wszystko jasne. Czy państwo wyobrażacie takie czasy? Takie czasy były. To ile? 40 lat temu. Ponad 40 lat temu. I proszę państwa, wtedy był to czas pierwszej informatyzacji Polski. Takich, którzy chcieli w tym wziąć udział, było setki, tysiące, może dziesiątki tysięcy jak ja. Ludzi, którzy nie mieli ani grosza i na otwierającą się szansę, bo w ramach realnego socjalizmu żyliśmy wszyscy bardzo skromnie, chcieliśmy stworzyć coś wielkiego na wzór znanych z opowieści warunków w Europie Zachodniej. Proszę państwa, jeżeli wszyscy mają te same reguły i wszyscy chcą osiągnąć sukces, to staje się dla każdego oczywiste, że jedynym czynnikiem sukcesu jest jakość oferty. Bo nic się nie da załatwić, nic się nie da zrobić. Jest producent i jest klient. I tylko jakość oferty decyduje, która firma z tych tysięcy, dziesiątku tysięcy firm osiągnie sukces. Proszę państwa, zdaję sobie sprawę, że muszę mieć najlepsze komputery, najtańsze, najlepiej serwisowane, z najlepszym marketingiem i wszystko naj, bo inaczej klient nas nie wybierze. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy sukcesu mojej firmy. Zdaję sobie sprawę, że sam nie zrobię nic. Że muszę w ten klimat chęci stania się najlepszym wciągnąć wszystkich. Pierwszego pracownika, którego zatrudniłem, drugiego, trzeciego. Czyli ja będę dziś mówił o pewnych czynnikach sukcesu, które uważam, że były ważne w tworzeniu tego, co mi się udało osiągnąć. I taki pierwszy czynnik sukcesu to jest pokazanie całej załodze bez wyjątku. Raz, szef musi zdać sobie sprawę, że sukces osiąga poprzez pracowników. Musi być tego świadomy. Mówię o warunkach wolnego rynku, które wtedy były. Teraz czasami to jest troszkę inaczej. Następnie musi całej załodze pokazać, po co jest ta firma, jaki jest cel, podzielić zadania i tak wplątać czy włożyć pracowników do systemu osiągania sukcesu. Sukces firmy musi stać się sukcesem pracowników. I jeżeli pracownicy poczują, że to działa, że szef jest tylko organizatorem, wszyscy pracujemy równo i razem, to proszę państwa, firma, gdzie każdy dba o sukces, każdy z pracowników, a Optimus zaczyna rosnąć bardzo szybko i udaje mi się zrobić klimat, że wszyscy służą firmie. Firma jest największą wartością tu na ziemi. Ta firma jest naszym wspólnym dziełem, które musi być najlepsze, bo nie mamy żadnej, wszyscy razem nie mamy żadnej innej szansy. Proszę państwa, stworzenie tego klimatu, kiedy wszyscy dążą do sukcesu, powoduje, że Optimus rozpędza się w sposób nieprawdopodobny. W ciągu, proszę sobie wyobrazić, w ciągu 7 lat z firmy, która ma zero, staje się w 97 roku, czyli więcej troszkę jak 7 lat, 8 lat, czy 9, w 97 roku po wejściu na giełdę, chyba w 94, stajemy się drugą firmą rynku podstawowego. Według kapitalizacji, obrotów, korzyści inwestorów, to był taki wzór, który raz w roku uruchamiano do wszystkich firm na rynku podstawowym i wybierano najlepszą firmę rynku podstawowego, największą, o największej kapitalizacji, obrocie, zysku dla akcjonariusza i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, porównując z wielkimi polskimi molochami państwowymi, Optimus zajmuje drugą miejsce wśród tych wielkich firm bankowych, ubezpieczeniowych i innych, które wtedy na giełdzie były. Czy państwo wyobrażacie, co znaczy stworzenie klimatu sukcesu dla wszystkich? Jak pracownicy wkomponowali się w ten
można powiedzieć, klimat wspólnego sukcesu nie świadczy jedna podsłuchana przeze mnie rozmowa. Mieliśmy taką dużą salę konferencyjną, ona taką kotarą była dzielona na dwie mniejsze. I raz się zdarzyło tak, że ja byłem sam w takiej jednej części, przygotowałem, bywałem się do jakiegoś spotkania, a po drugiej stronie, ja byłem cicho, no bo coś sobie tam pisałem, za kotarą było dwóch pracowników, którzy nie wiedzieli, że szef jest po drugiej stronie i chcąc, nie chcąc, słyszy ich rozmowę. Jeden drugiemu zadaje pytanie. Słuchaj, jaki mógłbyś mi dać najlepszy prezent, największy prezent? A ten wymyśla, to, tamto, to, źle, źle, źle. Ten, słuchaj, krytyczną uwagę, żebym mógł lepiej pracować. Czy sobie państwo wyobrażacie taki klimat w firmie? To żebyście państwo zrozumieli, że to jest możliwe, dam jeszcze jeden przykład, który pokaże, że można tak zrobić. Oczywiście pracownicy uczestniczyli w zyskach firmy, mogli kupować akcje po cenie emisyjnej, to jest po złotówce, a potem po nawet 1/4 z tego, bo był, tak nasze akcje szły do góry, że był podział przez 4. Więc tak naprawdę za 25 groszy uzyskaliśmy w szytym okresie za 25 groszy 440 zł za akcję. Wszyscy korzystali równo. Pracownicy mogli nabyć każdą ilość akcji po cenie nominalnej. Państwo, oczywiście myśmy tych akcji mieli bardzo dużo, to była potężna firma. Ilu powstało milionerów, to ja dziś nie potrafię policzyć. Ale żebyście państwo zrozumieli jeszcze, jak taki klimat potrafi działać, raz było tak, że w piątek pożegnałem się ze wszystkimi w firmie, bo leciałem do Stanów. Kierowca wieczorem przyjechał po mnie, nad ranem miałem mieć samolot do Stanów Zjednoczonych. W czasie jazdy na lotnisko okazało się, że nie muszę do Stanów lecieć. Zawróciliśmy w połowie drogi, pewnie koło drugiej czy trzeciej nad ranem byłem w domu. Przespałem się trochę, nikt nie wiedział, bo kierowca też wrócił rano, poszedł spać. Nikt nie wiedział, ja przychodzę w sobotę do firmy popracować. Czy państwo sobie wyobrazicie, wszyscy wiedzieli, że szefa nie ma. Ja miałem ksywę ustawa, bo ja miałem wszystkie atuty. Byłem właścicielem, szefem rady nadzorczej, przepraszam, wybierałem radę nadzorczą, byłem prezesem zarządu, miałem nieograniczone możliwości, więc byłem taką, można powiedzieć, pierwszą osobą w firmie. Czy sobie państwo wyobraźcie, u nas sobota była wolna. Ja przychodzę, kiedy mnie miało nie być i nikt się nie mógł mnie podlizać, jak to się mówi. 100% załogi pracowników fizycznych i umysłowych było w pracy za darmo, żeby podgonić zaległości tygodnia, żeby firma lepiej funkcjonowała. Czy sobie państwo to, mi łzy w oczach stanęły. Bez płacenia, bez kazania, bez możliwości podlizania się szefowi, wszyscy pracowali. Produkcja pracowała, żeby nadrobić zaległości produkcji, nie, bo myśmy nigdy nie byli w stanie zrealizować zamówień. Optimus tak wyprzedził pod względem technologicznym pozostałe firmy, że po prostu myśmy mieli, nigdy nie daliśmy rady zrealizować spływającym zamówieniem. Rozbudowywaliśmy linie produkcyjne, przyjmowaliśmy do pracy wszystkich. Kto się zgłosił, na 3 miesiące był przyjęty. Dobrych pracowników dawałem, na produkcję. Wszyscy szli na, obojętnie czy miał doktorat, czy miał, czy był piekarzem, kucharzem, nieważne co. Szedł na produkcję, tam 3 miesiące obserwacji, jakie ma predyspozycje. Po 3 miesiącach albo, bo było umowa na 3 miesiące, albo na zewnątrz, jak no był leser. A jak był dobry, dla każdego było miejsce pracy i sprawiedliwa ścieżka awansu. Proszę państwa, liczyły się tylko pracowitość i kompetencje. To doprowadziło do tego, że po paru latach takiej pracy, mam tylko przykład, myśmy dostawali prototypy procesorów Intela, jako jedna czy jedna z dwóch firm na świecie potrafiliśmy znaleźć błędy w prototypach. Wiecie, co to dla Intela było, jak się w prototypie znalazło błąd? Potem nie musiał całej produkcji wycofywać. W nagrodę dostawaliśmy znacznie niższe ceny na takie procesory, które uratowaliśmy. A ponieważ wtedy dobry procesor kosztował $1000, to jak się go dostało za 600, to proszę państwa, no nikt nie miał szans. Żadni Niemcy, Francuzi się w ogóle nie liczyli.
Może tylko jeszcze jeden przykład, żebyście wiedzieli, co robi firma oparta na tych zasadach. Miała wejść w Polsce fiskalizacja, kasy fiskalne. No, dla firmy elektronicznej, no to dla nas to jest po prostu rynek. No, trzeba tak na to popatrzeć. Nikt nie ma w Polsce doświadczenia w kasach fiskalnych. Badając produkty zachodnie, zobaczyliśmy, że jest firma w Japonii, która robi najlepsze na świecie kasy fiskalne. Oczywiście była też firma niemiecka, która pod swoim brandem te kasy sprzedawała, ale naprawdę producentem i technologia była japońska. Poszliśmy do Japończyków, kupiliśmy licencję. Proszę Państwa, nie wyobrażacie sobie, co to było w tamtych czasach wdrożyć w Polsce japońską licencję. Największy problem to był z wielką plastikową obudową. Nikt w Polsce nie był w stanie zrobić równej, płaskiej go wtrysku. Elektronika to było małe piwo, takie proste, mechanika, ta precyzja do mikronów. To w Polsce była rzecz w tamtych latach nieosiągalna. Po prostu fabryki metalowe, które z nami współpracowały, nie umiały takich rzeczy robić. Proszę Państwa, po półtora roku żeśmy to wdrażali, wreszcie żeśmy wdrożyli. Dywidenda z pierwszego roku sprzedaży przekroczyła całą inwestycję. Po półtora roku nauczyliśmy się tak na japońskiej licencji, żeśmy zaprojektowali własną kasę fiskalną, całkowicie polską, od początku do końca. Przyjechali Japończycy, jak to zobaczyli, dali nam propozycję. Zamykamy naszą fabrykę pod Tokio. Wy będziecie produkować całą parą, ile dacie rady. Będziecie na tym pisać Made in Japan i my naszą siecią sprzedajemy na całym świecie. I tak, proszę Państwa, rozpoczęła się współpraca z Japończykami, kiedy myśmy robili Japonię tak naprawdę całkowicie polskim technologicznym produktem, robionym całkowicie w Polsce. Japończycy kupowali, jako produkt japoński szedł na cały świat. Było wszystko pięknie, tylko jak to się skończyło. I kiedyś przyjechał CNN i nakręcił program, niezwykła firma z Polski, i puścił program o nas we wszystkich strefach czasowych po dzienniku w niedzielę, po głównym wydaniu dziennika w CNN. I proszę Państwa, importer japońskich kas w Brazylii zobaczył, gdzie na linii produkcyjnej schodzą jego japońskie kasy. Zrobiła się awantura i to wielka. Skończyło się tym, że myśmy obniżyli dla Brazylijczyka ceny Japończykom. Japończycy obniżyli Brazylijczykowi, wszyscy o wszystkim zapomnieli. Proszę Państwa, wydawało się, że nie będzie granic rozwoju naszej firmy. Zaproponował nam Lockheed Martin, ten wielki Lockheed Martin, joint venture po 50%. Czyli stworzymy wspólną firmę z Lockheedem Martinem technologiczną. Dwa przypadki są w świecie, kiedy Lockheed Martin zgodził się na firmę po 50%. Jeden przypadek w Australii czy w Nowej Zelandii, już nie pamiętam, drugi w Polsce. I powstała firma Optimus Lockheed Martin. Nasi pracownicy pojechali do Lockheeda Martina, uczyli się tamtejszych technologii. Proszę Państwa, to jest kosmos w porównaniu z resztą świata. To jest takie wyprzedzenie technologiczne, których nie ma nikt. I umówiliśmy się, że my będziemy, to co się nauczą nasi inżynierowie w Stanach, Lockheedach, będziemy ich wizytówką na całą Europę. Będziemy te technologie wdrażać w całej Europie. Proszę Państwa, cały offset na F-16 miał przejść przez naszą firmę. Wydaje się, że po prostu nie mamy w ogóle barier rozwoju. Wszystko, co chcemy na świecie, jest nasze, mając już taki joint venture i taką przewagę technologiczną nad resztą świata. I proszę Państwa, ta piękna historia nagle dostała potężnego hamulca. Co się stało? Startowałem w warunkach realnego, wolnego rynku. Czas zaczął się zmieniać. Do akcji wkroczył Sejm i zaczął uchwalać najprzeróżniejsze ustawy, jak maszynka. Jak się kończyła kadencja Sejmu, to podsumowanie. Ten wspaniały Sejm uchwalił tyle setek ustaw, tyle tysięcy stron. Proszę Państwa, zaczęły wchodzić regulacje, bardzo różne regulacje. I ja pokażę przykład na takiej jednej regulacji, jakie spustoszenie potrafi zrobić źle zredagowane prawo. Weszła między innymi
ustawa VAT-owska. Bardzo rygorystyczna, więc my na wszelki wypadek przy każdym nowym produkcie pisemko do Urzędu Skarbowego, taki i taki nowy produkt, jak to opodatkować, decyzja Urzędu Skarbowego, podkładka i działamy, żeby nikt nie miał do nas zastrzeżeń. Między innymi Optimus się rozwija i mamy firmę Optimus Pascal Multimedia. Po prostu ja wiedziałem, że w internecie treść będzie bardzo ważna i dlatego postanowiłem mieć własną firmę z treścią. Zaczęliśmy od edukacji, żeby stworzyć najlepszy program do nauki matematyki dla szkoły średniej, fizyki, chemii, przygotowanie do matur, ponieważ byłyby wtedy szkoły na bardzo różnym poziomie w Polsce. Myśmy postanowili poprzez multimedia ten poziom wyrównać, a równocześnie dla nas biznes, bo uczniowie będą te krążki kupować z wykładami najlepszych nauczycieli w danej dziedzinie. Bardzo się starannie przygotowaliśmy, wchodzimy. Nagle widzimy, że w sklepach konkurencja zaczyna te same produkty sprzedawać dużo taniej. Patrzymy na ich produkty. My mamy decyzję Urzędu Skarbowego 22%, a w naszej konkurencji 7%. Proszę Państwa, przy takiej masowej produkcji zysk jest na poziomie 5, 6, 7% góra. Jeżeli różnica w opodatkowaniu jest 15%, to firma chociażby nie wie, co robiła, musi splajtować. Jedziemy do naszej konkurencji, pytamy się, no jak to robicie, że macie 7%? No i wyciągają pismo ze swojego urzędu skarbowego. No zapytaliśmy się im, jakie jest opodatkowanie takiego oprogramowania, no i damy tutaj decyzję 7%. No pokazujemy, mamy decyzję 22%. No i prawnicy zaczynają się zastanawiać, skąd się to wzięło. No i co, proszę Państwa, jest w ustawie VAT-owskiej? W jednym miejscu ustawy VAT-owskiej jest napisane, że oprogramowanie komputerowe 22%. Tak nas potraktowano, no bo jest to oprogramowanie komputerowe, ale w drugiej części ustawy VAT-owskiej pisze wszystko, co służy edukacji 7%. No, ewidentnie to oprogramowanie służy edukacji. Proszę Państwa, sedno sprawy leży w tym, że o sukcesie firmy przestała decydować jakość produktu, a zaczął decydować urzędnik. Czy sobie Państwo wyobrażacie, ten piękny wolny rynek, który nas wychował i stworzył, zaczął odchodzić do historii. I co się okazuje? Jak przed chwilą tłumaczyłem Państwu, że najważniejszy jest pracownik, bo wspólnie, doskonaląc codziennie sposób swojej pracy, stajemy się bezkonkurencyjni, to teraz się okazuje, że wcale nie pracownik, wcale nie jakość produktu, tylko relacja z władzą. Kto ma dobrą relację z władzą, dostanie koncesję, zezwolenie, łatwiej przejdzie przez tam znak CE i tak dalej, i tak dalej. Tej biurokracji zaczyna być cała masa, proszę Państwa. A jeżeli zaczyna sukces firmy zależeć od urzędnika i to jeszcze, czy da taką decyzję, czy inną, to zawsze jest zgodny z prawem, to co się robi? No korupcja, to przecież nie może być inaczej. Proszę Państwa, pamiętam takie czasopismo komputerowe, okładka pierwsza i tam znak stop, stop korupcji, pod spodem wszystkie przetargi w branży są skorumpowane. To świadczy, jeżeli na okładce tygodnika pojawia się informacja i nikt jej nie zaskarża, że wszystkie przetargi w branży są skorumpowane. Sobie Państwo wyobrażacie, do czego z tej pięknej branży władza w ciągu kilku lat doprowadziła. Zupełnie inne warunki, trzeba uczciwie powiedzieć, do których mój sposób zarządzania i tak stworzona firma nie bardzo pasują. I proszę Państwa, zanim powiem, jak to dalej się działo, przejdę do innych, moim zdaniem, bardzo istotnych czynników sukcesu. Pierwszym, o którym mówiłem, to jest stworzenie klimatu i poszukania rzeczywistości o stosunkowo małej ingerencji biurokratycznej. Są takie kawałki rzeczywistości gospodarczej w Polsce. Parę lat temu poznałem kolegę, który opowiadał o ogromnym sukcesie swojej firmy. A potem mówi, cicho, tylko nie mów nikomu, władza o nas zapomniała, u nas nie ma żadnej regulacji. Tylko płacimy podatki i się rejestrujemy. Żadnego przepisu, a branża się tak rozwinęła, że jest dzisiaj Polska
zależy, czy liczyć wartościowo, czy ilościowo, drugim lub trzecim producentem w świecie tego zaawansowanego technologicznie produktu. Wystarczy, że władza się nie wtrąca i od razu widać, co Polak potrafi. Prosił, żeby nikomu nie mówić o tej branży, a chcę powiedzieć, branża wspaniała, gdzie polski eksport pod względem ilościowym jesteśmy drudzy za Stanami Zjednoczonymi. W bardzo zaawansowanym technologicznie produkcie, robionym masowo. Wiele polskich fabryk w tej branży działa. Także są miejsca, gdzie jeszcze można się wyżyć w oparciu o warunki rynkowe i jako czynnik sukcesu polecam im więcej rynku, potem na ucho mogę komuś powiedzieć, co to za branża. Nie do rozpowszechniania dla władzy. Proszę Państwa, przechodzę do drugiego czynnika sukcesu, chciałem powiedzieć, to jest działanie etyczne. Firma etyczna jest dużo sprawniejsza od firmy nieopartej na etyce. Nie zdawałem sobie z tego zupełnie sprawy. Pewnego dnia zostałem zaproszony do potentata europejskiego w produkcji komputerów do Niemiec. Wtedy oni byli od nas jeszcze znacznie więksi. Wchodzę do tej fabryki, oprowadzają mnie po tej fabryce i kolana zaczynają mi się uginać. Proszę Państwa, wyobrażacie sobie fabrykę całkowicie zrobotyzowaną. Nawet część na linię montażową, gdzie wszystko robią roboty, dostarczają platformy sterowane ścieżką magnetyczną w podłodze bez udziału człowieka. A szef zarządzający firmą mówi, ja tylko przyciskam szybkość przesuwu tej taśmy. Ona pracuje całą dobę. I nogi mi się uginają. U nas typowa linia produkcyjna, stanowiska, tak się produkuje większość rzeczy na świecie. No i proszę Państwa, on się ze mnie śmieje i cały czas mówi, ja tylko joystickiem zmieniam szybkość. I muszę pilnować, żeby było zaopatrzenie w części, no bo trochę się tam mi humor poprawił, jak robot nie umiał włożyć poprawnie kostek do klawiatury. Potem oczywiście laser wypalał litery, zależnie do jakiego kraju klawiatura szła. Ale ten robot coś taki był mało sprawny, żeby te malutkie kosteczki poukładać. No, ale to był jedyny mankament, jaki zaobserwowałem. Proszę Państwa, całkowicie załamany zostałem zaproszony na obiad po oglądnięciu tej fabryki. I wychodząc, czy sobie wyobrażacie, wychodząc z fabryki, nagle otwiera się sufit, spada na mnie z jednej strony krata stalowa, z drugiej strony krata stalowa i ja jestem uwięziony. Już całkowicie zdezorientowany. Myślę, Niemcy chcą tego Polaka dobić psychicznie już całkowicie. No ale za chwilę zrobił się szum. Ten dyrektor zarządzający tą fabryką zaczął mnie przepraszać. No i ja mówię, no na co się stało? A on mówi, mamy problem. Jedziemy do tej restauracji. No i on się tłumaczy cały czas z tego, co się stało i tłumaczy mi następującą powód, dla którego ten sufit się otwarł i złapano mnie do klatki. Mówi, że mamy w fabryce problem. Mówi, duży problem. Gdyby pan pojechał po targach i małych sklepikach w promieniu 100 kilometrów od naszej fabryki, to we wszystkich miejscach handlu elektroniką są wyniesione z naszej fabryki części. Mówi, miliony, setki milionów strat rocznie. Wszyscy kradną, bo w procesor w kieszeń, malutki, a dawniej to było 1000 czy 500, kilkaset dolarów. Kostka pamięci, kilkadziesiąt dolarów lub kilkaset dolarów, zależy jaka. Proszę Państwa, malutkie, nie metal, łatwe do wyniesienia. I mówi, poszliśmy do naukowców, żeby nam znaleźli rozwiązanie tego systemu. I naukowcy pracowali, wymyślili generatory liczb losowych, czytniki w ścianach, a następnie klatki po zakładzie, gdzie losowo do rewizji osobistej wybiera się losowo wylosowanych ludzi. I mówi, bez wyjątku. I przepraszamy, ale no to jest całkowicie niezależny system, tylko dlatego działa, że jest niezależny. Akurat wypadło na pana.
No i przeprasza, przeprasza, jeszcze raz przeprasza. Ja sobie myślę, no to co, nie jest tak idealnie w tej fabryce niemieckiej. A za chwilę się pytam, no ale czy rozwiązaliście problem taką potężną inwestycją? Przecież to ile to kosztowało ten stworzenie całego systemu. A on tak spuścił wzrok i mówi, proceder się zmniejszył. I ja wracając samolotem do domu, pomału dochodziłem do siebie. Jeżeliś proceder się zmniejszył i nawet nie powiedział o ile procent, to znaczy, że proceder trwa. A jeżeli oni mają setki milionów euro strat z tego powodu, no to ten joystick przy koszcie tej fabryki nie daje im wcale takiej przewagi, a wręcz przeciwnie. I zastanawiam się, no przecież u mnie dla Polaka te części są przecież dużo bardziej wartościowe niż dla Niemca. Oni zarabiają więcej, poziom życia wyższy, a u nas nie ma żadnych kradzieży. W ogóle kradzież zjawisko nieznane. Za całe 10 lat mojego prezesowania, jak mieliśmy 5 kradzieży, sztuk 5 i dodaj jeszcze połowa się znalazło. Największą kradzież, jaką mieliśmy, pamiętam, to była cała załoga zbulwersowana w Boże Narodzenie znikło, pamiętam, 1000 licencji Windowsa. Następnego dnia po świętach do pracy nie przyszedł jeden pracownik. Ale proszę Państwa, słuchajcie, w nocy na Sylwestra wszystkie te Windowsy ktoś podrzucił na portiernię. Strata wyniosła zero. Tylko sumienie. Na bardzo dużo pracowników. To była cała grupa. To było 30 przedsiębiorstw, proszę Państwa. To była druga pozycja na giełdzie, na rynku podstawowym. Sobie wyobrażacie, ile to ludzi. To było 30 przedsiębiorstw, z tego 3 były liderami w branży. Optimus w komputerach, Optimus IC, dziś to się nazywa Novitus w kasach fiskalnych, i Onet w tym, a jeszcze dzielnica biurowców w Warszawie. No myśmy w bardzo wielu branżach działali. Dzisiaj kilka moich firm z tych 30 jest na giełdzie i jest pod zmienionymi nazwami, bo się pokłócili o nazwę Optimus po moim odejściu, no ale to już jest całkiem inna historia. Naprawdę duża grupa, no 30 dużych przedsiębiorstw, gdzie Optimus był właścicielem wszystkiego w sposób dominujący. Proszę Państwa, u nas kradzieży nie ma. Lecę samolotem do Polski, myślę, jak to jest? I tu zaczynam do siebie dochodzić. Zaczynam rozumieć, co to jest przewaga firmy opartej na etyce. Nie ma skostniałych procedur. Nie ma kontroli wewnętrznej, która kosztuje. Firma bez skostniałych procedur, które są niepotrzebne w firmie opartej na etyce, o ile bardziej jest elastyczna. O ile szybciej reaguje na zmiany na rynku. I proszę Państwa, najważniejsza sprawa, jak wszyscy pilnują sukcesu firmy, jest zminimalizowana korupcja wewnętrzna. No tu musi być jeszcze jeden atut w postaci silnego prezesa, który może przeciąć każdy układ. Po prostu nikt nie ma szans, żaden układ wewnętrzny nie może się stworzyć w firmie przeciwko prezesowi, bo nie ma żadnej szansy. Zostaje tylko, żeby awansować, ciężka praca. Bo nie można nic pokombinować w układach organizacyjnych, własnościowych czy innych. No to jest też faktem, że to mi ułatwiało bardzo pracę. Ale proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że firma oparta na etyce jest nieporównywalnie skuteczniejsza. I jak osiągnąłem to, ja się zastanawiam, że ja nic nie robiłem. I tak sobie pomyślałem, że w zasadzie zawsze wyznawałem takie dwie małe regułki. Od nikogo nie wymagaj więcej jak od siebie. I ryba psuje się od głowy. Proszę Państwa, jeżeli żona mi dzwoni, że potrzebuje hydraulika, bo zlew leje w domu, hydraulik z firmy jedzie, ale ja potem mówię, proszę wy mi wystawić fakturę. Ależ panie prezesie, to już pana firma. No ale mój dom nie jest firmy. I tak za każdym kroku. Jeżeli prezes postępuje według takich zasad,
zastępcy nie śmią robić inaczej. Jak zastępcy nie śmią robić inaczej, nie śmie robić żaden dyrektor, żaden kierownik, mistrz i tak dalej. Proszę Państwa, te proste dwie zasady i nic więcej nie wymyślałem. Stworzyłem mi firmę, która nie bała się takiej przewagi technologicznej niemieckiej. Chociaż muszę powiedzieć, że po raz pierwszy wczoraj, tak myśląc sobie, co ja dzisiaj powiem, zastanowiłem się, czy powinienem o tym mówić. Po raz pierwszy wczoraj skojarzyłem fakty, gdzie wyszło mi, jak trudno jest, że tak wyrażę, sprostać pokusie pójścia na łatwiznę i prowadzić firmę drogometryczną. Co wczoraj spowodowało takie moje zastanowienie, albo inaczej, refleksję, jak trudno jest dzisiaj w polskich warunkach prowadzić firmę etyczną. Ja mam dwie pasje, góry i Mazury. W górach robię moje sery owcze, w pięknej Dolinie Górskiej, w pięknych lasach, podobnych jak u was. A jak mam chwilę czasu, to mam takie miejsce, jezioro Bełdany. Kto zna, to wie, jakie jest piękne. Najpiękniejsze jezioro na Mazurach. Całe otoczone lasami, urozmaicona linia brzegowa, wysokie brzegi, no bajka. W mojej dolinie w górach mamy mleczarnię. Żeby nie szkodzić tej mojej dolinie, kupiłem najbardziej zaawansowaną technologię oczyszczania ścieków. Firma Kubot w Japonii mi zrobiła, tak zwana odwrócona osmoza. Do górskiego potoku wpuszczam wodę destylowaną, czyste H2O. Daję wodę czystszą niż wziąłem. Kosztuje mnie to dużo, tak średnio 1/4 kosztów całej mleczarni to jest oczyszczanie ścieków. Wydawało mi się to normalne i oczywiste. Nawet nie pomyślałem, że może być inaczej. No i rok temu nad moimi pięknymi, umiłowanymi Bełdanami rozpoczęła pracę nowy, piękny ośrodek, nowoczesny, wspaniały klub Mila Kamień. 1000 osób naraz przyjmują. Potężna inwestycja. Cieszyłem się. Nawet w pewnym sensie dopuściłem, że powstała, bo mogłem to blokować. Jesień jest dla mnie najpiękniejsza na Mazurach i wiosna. W jesieni zrobiłem sobie piękny rejs, wracam na moje ukochane Bełdany i czym bliżej jestem tego najładniejszego miejsca nad Bełdanami, tam właśnie, gdzie mieści się to jest takie szerokie rozlewisko, gdzie mieści się klub Mila Kamień, tym coś bardziej śmierdzi. Jestem blisko, jakbym płynął po fekaliach. Zanurzam wiosno, przejrzystość wody, nie wiem, 10 centymetrów. No, odór i smród. Najpiękniejsze dla mnie było w jesieni, jak już te mgły, ta cisza, wszyscy pojechali. Niestety nie dało się wysiedzieć nad Bełdanami, bo taki odór szedł od jeziora. Zacząłem myśleć. 1000 ludzi, niech będzie 10 litrów ścieku od jednego, to jest 1000 ton rocznie ścieków do jeziora. Myślę sobie, teraz przyjadę na wiosnę, będzie pięknie. W niedzielę przyjechałem, poszedłem nad Bełdanami. Odór. Dopiero sobie skojarzyłem, że był długi weekend majowy. Wczoraj już było lepiej. Wiatr rozgonił. Myślę, że do lipca będzie lepiej. Ale proszę Państwa, i tu ta refleksja. Polska, ponieważ wypuściła setki, tysiące aktów prawnych, nie jest w stanie dokładnie ich kontrolować. Jest mnóstwo regulacji, nawet części Państwo nie wiecie, że was dotyczą i obowiązują. Jest tego tyle. Państwo w wielu przypadkach jest czysto teoretyczne. To jest utopia, chcieć uregulować wszystko. Może żeby pokazać, jaka to jest utopia, przypomnę, odwołam się tutaj, teraz dopiero widzę, jaki to był geniusz intelektu, Jan Paweł II. Proszę sobie wyobrazić, jakbyście wzięli książkę Pamięć i tożsamość. Jan Paweł II tyle lat temu przestrzega polskie społeczeństwo w swoim testamencie. Jeżeli będziecie tworzyć prawo bez opamiętania, chcąc niemal uregulować wszystko,
jak gdyby wchodząc w miejsce Stwórcy, wchodząc w miejsce Pana Boga, myśli tu o parlamencie, o rządzie, o sprawujących władzę, jeżeli będziecie chcieli wszystko uregulować, to niedługo pod piękną nazwą demokracja będziecie mieli kolejny system totalitarny. Czy sobie wyobrażacie, jaki geniusz potrafił przewidzieć wiele rzeczy, które dzisiaj zaczęły nas dotyczyć? Przez to, że państwo zajmuje się niemal wszystkim, nie jest w stanie kontrolować rzeczy najważniejsze. Jestem świadomy, wiem, jakie są przepisy. Gdybym w moim górskim potoku w nocy spuszczał ścieki, szybko poleciałyby w górskim potoku w dół, nikt by nie zauważył, a miałbym 1/4 kosztów mniej. Proszę państwa, to jest taka refleksja, że niełatwo jednak iść tą drogą, bo pokusa jest duża. W takim teoretycznym często państwie. W tej chwili przejdę do rzeczy pięknej. O Księżycu będę mówił. Pokażę, jaki sposób podejmowania decyzji wykształciliśmy w naszej firmie, który spowodował, że byliśmy lepsi od innych. Sposób podejmowania decyzji wypracowany w Optimusie dzięki pracy całej załogi doprowadził nas do bardzo istotnej przewagi. Proszę państwa, co kiedyś się wydarzyło? Pamiętam, jest piątek po południu. Pracuję, zbliża się weekend. Przychodzą do mnie moi zastępcy, mówią: szefie, mamy do szefa ogromną prośbę. Jutro jest dzień wolny, ale myśmy zaprosili najlepszą firmę od zarządzania ze Stanów Zjednoczonych, która ma największe doświadczenie na tamtym rynku. I jutro dla kadry kierowniczej całej grupy Optimus jest szkolenie. Zaprosiliśmy 40 najważniejszych prezesów. No i chcielibyśmy bardzo, żeby w tych 40 prezesach był pan prezes. Słuchajcie, wiecie, ile ja mam pracy. Wiecie, że ja was popieram, szkulcie się, rozwijajcie, no ale beze mnie. Byli tak natarczywi, że zmusili mnie, żebym na to szkolenie w sobotę przyszedł zamiast pracować. Traktowałem to jako mój wkład, powiedzmy, w relacje międzyludzkie w pracy, to przyjście na to szkolenie. Przyjeżdża ekipa bardzo sprawnie, przeprowadza to szkolenie i mówi tak: sprawdzimy na początku wasz intelekt. Opowiemy, przedstawimy sytuację, jak rozbija się statek kosmiczny na Księżycu, ponieważ nikt z nas nie miał doświadczenia w pojazdach kosmicznych. Każdy z was jest dowódcą tego statku i będziecie podejmować decyzje. Wypełnicie test, to będą wasze decyzje dowódcy statku kosmicznego. Kryterium, według którego będziemy test oceniać, to jest minimalizacja strat ludzkich w czasie trwania tego wypadku i akcji ratunkowej po wypadku. Wy dowodzicie statkiem kosmicznym, rozbija się, prowadzicie akcję ratunkową, macie zminimalizować straty ludzkie. I prowadzący pokazuje problem, a my szybciutko decyzja, problem, decyzja, problem, decyzja. Wszystko odbywa się na Księżycu. Proszę państwa, oddajemy wyniki, podsumowanie wyników. Jak myślicie, kto dostał największą ilość punktów w tym teście i okazał się najbardziej inteligentny na sali? No, oczywiście, nie ma wątpliwości. Ja. No więc proszę państwa, po takim, zresztą powiem uczciwie, ile było testów, to ja zawsze je wygrywałem od szkoły podstawowej. No ja więc mówię do moich pracowników: słuchajcie, właściwy człowiek na właściwym miejscu, wy to się teraz szkulcie, a ja idę do pracy. I wtedy prowadzący zajęcia, jak rejtan dosłownie zastawił drzwi wyjściowe, mówi: panie prezesie, jeszcze pół godziny, ale pan nie może teraz wyjść. No i pod presją psychiczną zostaje. I co robi prowadzący szkolenie? Czterech najlepszych wystąp. Więc ja występuję. I teraz mówi tak: nie podaliśmy wam prawidłowych odpowiedzi tego testu i będziecie to rozwiązywać jeszcze raz, ale grupowo, kiedy najlepszy dostaje 9 najgłupszych i do jednego końca sali konferencyjnej, drugi dostaje kolejnych już trochę lepszych najgłupszych. No i tak w sumie powstają 4 zespoły pod dowództwem 4 najlepszych. I jeszcze raz test, z tym, że rozwiązywany zespołowo. W następujący sposób: zagadnienie, chwila dyskusji i szef podejmuje decyzję. Problem, dyskusja w grupie i decyzja.
Proszę Państwa, ja to traktuję byle szybciej. Nie ukrywam, traktuję to jako absolutną stratę czasu. Taka zabawa po prostu na intelekt. Ale słuchajcie, co się wydarzyło. Rozwiązałem ten test, posługując się najgłupszymi. Różnica w wynikach testu między mną a nimi była kosmiczna. I słuchajcie, proszę Państwa, co się stało. Rozwiązując ten test, wspomagany przez najgłupszych, poprawiłem wynik o 51%. Czy sobie zdajecie sprawę? Ten pyszny prezes, który był alfą i omegą, który był ustawą, który w zasadzie miał pełnię władzy i pyszny swoim mądrością, nieomylnością decyzji, prowadzeniem takiej wielkiej grupy tak skutecznie na rynku finansowym i w każdym innym, proszę Państwa. Okazuje się, że jest o połowę lepszy, jak koło niego stoi kilku głupich. Słuchajcie, w poniedziałek do pracy przyszedł nowy prezes Kluska. Całkiem nowy człowiek. Dlaczego nowy? Bo żadnej istotnej decyzji nie podjął w oparciu o własny rozum. Tylko zanim podjął decyzję, przeszedł i bardzo przypadkowych ludzi pytał się o radę. Bardzo przypadkowych. Proszę Państwa, o co chodzi? Dlaczego ja, dwóch nas poprawiło wyniki, a dwóch pogorszyło? Słuchajcie, gdzie jest tajemnica. To będzie setna sprawy. Jeżeli weźmiecie ludzi z waszego kręgu intelektualnego, pracowniczego i tak dalej, wszyscy patrzycie tak samo, wszyscy widzicie to samo i wasze decyzje będą bardzo podobne. Jeżeli weźmiecie ludzi od was odległych, oni popatrzą na zagadnienie z takiej strony, o której się wam nie śniło. A ponieważ jesteście inteligentni, to ich podpowiedzi, ich sugestie, ich głupie pytania, czy głupie jakiekolwiek powiedzenie spowoduje, że wasze decyzje popatrzą od takiej strony, od której byście nigdy sami na zagadnienie popatrzyli. Proszę Państwa, to się wydarzyło na samym początku drogi Optimusa. To zdarzenie. Proszę Państwa, myśmy w mig złapali wszyscy, cały zarząd, jak się podejmuje decyzję. I dosłownie zawojowaliśmy świat. Dam tylko jeden przykład wdrożenia tej techniki podejmowania decyzji w praktyce. I zaraz wypracowaliśmy standard światowy, który wszedł momentalnie na całym świecie. Bo, słuchajcie, no całkowicie można powiedzieć głupiej przypadkowej historii, a zrewolucjonizowała autentycznie cały świat. W branży oczywiście elektroniki. Moi pracownicy mówią, jakie to mamy świetne komputery. Lata przewagi nad konkurencją, w ogóle naj. Same się uruchamiają, same pracują w ogóle. Nie da się zrobić lepszych. Ja mówię, słuchajcie, ale to jest pierwsza komputeryzacja, te komputery muszą być takie proste, łatwe, bardzo łatwe do uruchomienia, ależ tak, szefie, takie one są. Dobrze, jeżeli takie są, to ja was sprawdzę, moi kochani. Mówię tak, szef biura konstrukcyjnego, w poniedziałek do pracy przychodzi z małżonką, szef produkcji przychodzi do pracy z małżonką, mój zastępca od spraw technicznych przychodzi do pracy z małżonką, w sumie cztery małżonki od moich tam najbardziej odpowiedzialnych ludzi. Rano przyszli z małżonką i mówię, panowie do pracy, a ja zostaję z paniami. Tylko panowie kochani, są tutaj cztery miłe panie, przynieście za chwilę cztery najlepsze wasze komputery, i zostawcie te panie z tymi komputerami i ze mną. Proszę Państwa, no i mężowie przynieśli komputery. Ja mówię, mężowie mówią, że te komputery są tak proste z obsłudze, że wszystko w zasadzie same robią. Drogie panie, każda ma po komputerze. Ja was tu zostawię na dwie godziny. Uruchomcie te komputery. Po dwóch godzinach wracam. No i jak myślicie? Oczywiście, że nic. Kartony otwarte. I wszystko stoi tak, tylko tyle, że powyjmowane z kartonów. I słuchajcie, jedna pani, taka w szpilkach, mówi tak. Panie prezesie, gdyby te wtyczki i te, gdyby te kabelki i te otworki były tego samego koloru, to ja bym wiedziała, gdzie to włożyć. Słuchajcie, gdyby one były tego samego koloru, uwierzcie mi, ponieważ byliśmy ogromnym odbiorcą części całego świata,
od razu mówię do szefa działu zaopatrzenia, słuchaj, do wszystkich naszych dostawców, gniazdka i wtyczka mają być w tym samym kolorze. Ponieważ byliśmy dużym odbiorcą, natychmiast nasi dostawcy do tego się dostosowali. Za 2 lata, proszę Państwa, wszystko w elektronice było, wtyczka i gniazdka tego samego koloru. Proszę Państwa, można powiedzieć, blondynka na obcasach zrewolucjonizowała świat. Ale sedno jest w sposobie zarządzania. Że, a tak naprawdę zawdzięczam to mojej załodze, która mnie zmusiła do tego eksperymentu, gdzie, czy wy sobie wyobrażacie, co to znaczy cała załoga w klimacie zwycięstwa? No nie ma szans dla takiej firmy, jeżeli mamy jeszcze wolny rynek. Bo... No i teraz przejdę do części najtrudniejszej, ale być może najważniejszej, bo proszę Państwa, ten wolny rynek w większości jest już historią. Ci, co mają więcej lat, widzą, że wiele rzeczy mniej lub bardziej zaczyna przypominać PRL, albo przynajmniej jakieś tam istotne elementy tego PRL-u. I to państwo, które wchodzi z butami praktycznie wszędzie. A prawa tyle, że w zasadzie nie ma szans, żeby ktoś to prawo całe znał, a jak się go nie zna, to jak go można przestrzegać? Pomimo najlepszej woli i najlepszych chęci. Dla mnie największym zagrożeniem jest to, że przychodzi do mojej firmy urzędnik i żąda czegoś, o czym ja nie wiem. No, taki przypadek miałem bardzo niedługo, bardzo niedawno. Proszę Państwa, przychodzi do mnie weterynarz i na kontrolę, dziś będziemy kontrolować, jak płacicie podatek od mleka. Słyszeliście Państwo, że w Polsce jest podatek od mleka? Ale jest. Wyciąga jakąś tam ustawę. Od każdego litra mleka producent jest zobowiązany wpłacić tyle i tyle na konto powiatowego lekarza weterynarii. No i proszę im pokazać wpłaty podatku od mleka. Do głowy nam nie przyszło, taki podatek jest. Całe szczęście, że owce dają mało litrów mleka, bo krowa daje dziennie nawet i 50, a owca jak da 2, to wszystko. A podatek jest od litra, a nie od wartości. Więc tych litrów miałem niedużo, nawet z karami, z odsetkami, to tam nie były jakieś wielkie kwoty, bo po prostu mleko owcze nie obraca wielkimi setkami tysięcy litrów mleka. Natomiast gdybym był mleczarnią przerabiającą mleko krowie, to bym popłynął. Kto? No nikt mi nie powiedział, że jest podatek od mleka. I takich niespodzianek każdy przedsiębiorca w Polsce niestety może się spodziewać. I proszę Państwa, teraz ja, pomimo że tak dużo przeżyłem, jestem tu, 20 lat minęło i funkcjonuję. Natomiast osoby, które przeżyły podobne sytuacje, a przyjechały do mnie tylko po to, żeby mi opowiedzieć, bo Pan uwierzy. To są tak niewiarygodne historie, nie dziesiątek, nie setek. Są mnóstwo przedsiębiorców, które przeszło przez nieprawdopodobne historie, co władza potrafi zrobić. I proszę Państwa, to przyjeżdżają do mnie wraki, sparaliżowane, po wylewie, rozbite rodziny, często człowiek bez grosza. A ja funkcjonuję normalnie i mało tego. Ja jestem człowiekiem szczęśliwym. Nie dlatego, że mam pieniądze. Tak naprawdę to 90% rozdałem, bo uznałem, że taka ilość pieniędzy jest mi po prostu niepotrzebna. Jestem silniejszy od stresu. Jestem silniejszy od tego, co się dzieje naokoło. I tym doświadczeniem chciałbym się z Państwem podzielić, abyście nie tylko osiągnęli sukces w biznesie, ale żebyście nie zgubili szczęścia. Proszę mi wierzyć. Często spotykam się, może już teraz już rzadziej, ale spotykałem się z najbogatszymi ludźmi na świecie, z tej pierwszego topu światowego, czy z pierwszego topu polskiego. Proszę mi wierzyć, jak się siądzie blisko, często strach, przerażenie, panika, zagrożenie. To nie jest życie. Ciągnące się ogony
I tu wychodzi przejście przez biznes etycznie. Jak przeszedłeś etycznie, nie masz ogonów i jesteś wolny. A wolny to jest klucz, żeby być szczęśliwym. Także podejrzewam, że nikt z was by się nie chciał wymienić z tymi najbogatszymi, jakbyście siedzieli tak blisko i zobaczyli ich zmęczoną twarz. To nie o to chodzi. Nie o taki biznes walczymy. Proszę państwa, ja też nie umiałem. Ja jestem większy, pani każda, jestem pedantem, niż większość tutaj na sali. Bardziej boję się wszystkich, bardziej bałem się wszystkich nieszczęśliwych sytuacji, pewnie niż większość z was. Bo jako pedant, jako człowiek, który chce zrobić wszystko perfekcyjnie, jak nie wychodzi, to dla mnie to jest potężny stres. Jak się nauczyłem być silniejszy od tego wszystkiego? Sprzedam po prostu państwu moje doświadczenie. Cofam się do momentu, kiedy mam joint venture z Lockheedem Martinem i kiedy startujemy w kolejnych przetargach, a tam chcę łapówkę. A ja raz, że zbudowałem firmę etycznie, a dwa, podpisałem amerykańską ustawę antykorupcyjną, gdzie dobrowolnie się zobowiązałem, pomimo że nie miałem obywatelstwa amerykańskiego, poddać się prawu amerykańskiemu dobrowolnie, które ma ogromne sankcje za danie jakiegokolwiek giftu powyżej 20, chyba 3 albo 21 dolarów. Tak to jest w prawie amerykańskim. Powyżej takiej śmiesznej kwoty w dolarach wyrażonej jest korupcja. Dla menedżerów i bardzo restrykcyjne przepisy włącznie z więzieniem. Bo Lockheed już miał tyle różnych afer, że rząd amerykański powiedział jeszcze jedna i koniec. No i dlatego on się teraz obwarowuje wszystkim swoim partnerom ustawę antykorupcyjną, że dobrowolnie się jej poddają. Więc z jednej strony widzę, co zbudowałem bez korupcji, z drugiej strony mam jeszcze więzienie amerykańskie. A do Stanów latałem bardzo często. A tu za każdym razem chcą, żebym na kartce papieru napisał procent. Ile od przetargu wypłacę. Wreszcie robi się taki przetarg, gdzie technologie, wielki przetarg dla polskiego rządu, gdzie technologie ma tylko Lockheed, nikt więcej na świecie. Jeden jest nasz. Lockheed powiedział oczywiście, że nikomu technologii nie da. Tylko do swojej firmy. Pamiętam, 2 tygodnie przed przetargiem przychodzi 2 miłych ludzi z ministerstwa i pytają się o procent. Ja mówię, zero. Nie ma. Pamiętam dzień przetargu, jestem pewny. Wreszcie mamy jeden porządny przetarg. Wspaniały, technologiczny. Dzień przetargu, otwarcie kopr miało być o godzinie 12, o 10 przychodzi tych 2 mniejszych panów z ministerstwa i pytają się, czy prezes jak wygra da 5 tysięcy. Nie, niczego, nie. Złotych polskich, 5 tysięcy, miałem tyle w portfelu. Mówię nie, pewny zwycięstwa. Jak państwo myślicie, wygraliśmy ten przetarg? Oczywiście, że nie. Oczywiście Lockheed innej firmie, znanej dziś na rynku giełdowej, nie dał technologii. Po kilku miesiącach tamta firma ogłosiła, że nie jest w stanie wykonać przetargu. Chyba do dzisiaj projekt jest niezrealizowany. Proszę państwa, dla mnie stało się jasne. Dopóki byliśmy firmą małą, średnią, pracując z przedsiębiorcami, z ludnością cywilną, wybierało się najlepszą ofertę. Jak się było wielkim, zaczęło się mieć relacje z rządem, bo Lockheed takie systemy buduje. Trzeba było nauczyć się innej rzeczywistości. Podejmuję krótką decyzję. Nieważne, za ile sprzedaję całe imperium. Właśnie wtedy cena była 440 zł za akcję, sprzedaję za 120. Pierwszemu, co się zgłosił. Zgłosił się Brebank, cena nieważna, umowa, sprzedane.
Proszę Państwa. Ja sprzedaję moje imperium, pomimo że cena relatywnie niewielka, to i tak ogromne pieniądze. A prawnicy mówią, szefie, jak ktoś w Polsce zarabia takie pieniądze, to zgodnie z prawem nie ma podatku dochodowego. Wszyscy zwariowali. A jak szef nie wierzy, niech szef, my napiszemy pismo do Urzędu Skarbowego i zobaczymy, co Urząd Skarbowy powie. Prawnicy napisali pismo, po 2 tygodniach przychodzi odpowiedź z Urzędu Skarbowego. W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia tego i tego w takiej sprawie informujemy, że w zaistniałej sytuacji podatek dochodowy nie występuje. Myśmy po prostu przepisali do Urzędu Skarbowego fragment umowy sprzedaży akcji Optimusa, ten, który dotyczył oczywiście sprzedaży. Tam była cała masa innych punktów typu lojalności innych, co Urzędu Skarbowego w ogóle nie interesowały. Prawnicy mówią, szefie, nawet gdyby podatek był, to mając taki glejt, pan jest nietykalny, pan chciał zapłacić podatek. Urząd Skarbowy odmówił przyjęcia. Jestem, dosłownie zamurowałem, ja myślałem, że to żart. Oczywiście mogę dziś wyjaśnić, co moi prawnicy, no kto ma prawników dobrych, przy tak skomplikowanym prawie, no każda decyzja jest zgodna z prawem. Ja mogę powiedzieć, jaki mechanizm moi prawnicy wykorzystali. Wykorzystali bardzo prosty sposób, że w umowie sprzedaży zamiast słowa sprzedaję, zastosowali słowo zamieniam na obligacje Skarbu Państwa o tej samej wartości. Od umowy zamiany tej samej wartości nie ma podatku. Ja otrzymuję obligacje Skarbu Państwa, od sprzedaży obligacji nie ma podatku. Proszę Państwa, jak się potem dowiedziałem, większość moich kolegów, którzy mieli firmy giełdowe, w ten oto sposób, zgodnie z prawem, są wolni od podatku. Proszę Państwa, życie, mógłbym takich przypadków wiele opowiadać. Zrobiono tak zagmatwałe prawo, że kto ma dobrych prawników, w zasadzie można prawie, że robić co chce. Proszę Państwa, czy wiecie, co ja zrobiłem? Kazałem zmienić umowę i zamiast słowo zamieniam wpisaję sprzedaż. I proszę Państwa, całkowicie dobrowolnie wpłaciłem 40% wszystkich zarobionych pieniędzy do Skarbu Państwa. Mam do dziś oczywiście pisemko, że podatku mam nie płacić. Wpłaciłem dobrowolnie 40% całej kwoty. Jak potem sprawdziłem w ustawie budżetowej, wpłaciłem 2,6% przychodu budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego. Za dany rok oczywiście. Proszę Państwa, bohater. Bohater. Powiem uczciwie, ta duma i pycha, jaki to jestem wspaniały, to już prawie, że się w powietrzu unosiłem. Zrobiłem tak, jak najlepsi, można powiedzieć, przedsiębiorca amerykański, bo stamtąd wzór odszedł. Tam jest standardem wśród kolegów z tamtych firm, z którymi miałem relacje, płacić podatki, naprawdę się płaci. Zresztą fiskus amerykański jest bezwzględny. Stać mnie na wszystko. W stosunkowo młodym wieku ogromną fortunę. I proszę Państwa, chcę Wam powiedzieć, nagle odkryłem, że to jest człowiek nijaki. Bez sensu. Bez celu. Może spełnić każdą zachciankę. Chcę Wam powiedzieć, że wcale człowiek nie jest szczęśliwy. Słowo nijaki jest prawdziwe odczucie w stosunku do tym, jakim byłem człowiekiem. No więc teraz, skoro mam trochę czasu, to ja sobie teraz po ogromnej przerwie od czasów studenckich, kupię jacht, pojadę na moje Mazury, to ja sobie teraz odpocznę. Kupiłem jacht, pojechałem na Mazury. Pamiętam, wracam z Mazur na przełomie czerwca i lipca, bo najpiękniej jest na wiosnę. Przyjechałem nad ranem do domu. Ledwo się położyłem. Nagle ktoś dzwoni do drzwi, ja zespany otwieram, patrzę tam przez kamery, co się dzieje, a tam pod domem pełno policji,
takie mają różne urządzenia do strzelania i krzyczą, policja otwierać. Wpuszczam, a tam przychodzi taki pan, mówi, że on tu jest dowódcą i ma tutaj, pokazuje mi jakiś papierek, że ma polecenie siłą doprowadzenia mnie do prokuratury apelacyjnej w Krakowie, Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, że ja jestem szefem grupy przestępczej. Następnie informuje mnie, że część grupy zostaje w domu, żeby zrobić rewizję i zabezpieczyć wszystko, co jest wartościowe dla potrzeb naprawienia szkód, które ja wyrządziłem państwu. A druga grupa, ponieważ jestem groźnym przestępcą, to muszę jechać skuty w konwoju do Krakowa, bo groźni przestępcy uciekają z konwojów. Skuwają, ja w ogóle nie wiem, jak to się robi. Krzyczą ręce, wyciągają mi ręce, skuwają, sadza jeden policjant, drugi, konwój z przodu, z tyłu. Jestem groźny przestępca, wiozą mnie do Krakowa. Tam wkładają mnie do klatki, takiej jak się trzyma lwy w cyrku, z takich prętów FI-25 czy FI-30, bo jestem tak groźny przestępca, że muszę siedzieć w klatce. Zamykają klatkę. W klatce mnie rozkuwają. W momencie, jak wychodzę z klatki, to jestem skuty, prowadzony przez policjantów z boku. I pani prokurator, która wyszła, mam nowe imię i nazwisko, podejrzany, podejrzanego skuć, podejrzanego wyprowadzić, podejrzanego to, tamto. Pani prokurator mówi, za chwilę udowodnię panom przestępczą działalność. Będzie konfrontacja. Wyprowadzają mnie z klatki, prowadzają do pomieszczenia, gdzie siedzi chyba trzech moich byłych pracowników. Pani prokurator mówi, zaraz potwierdzimy pana przestępczą działalność. Mija kilkanaście minut, nikt nic nie mówi. Tych pracowników po prostu ode mnie z Optimusa byłego, bo już nie byłem prezesem, wyciągnęli o 6 rano z łóżka, tak jak mnie. Nie wiem, co im tam do głowy nakładli. W każdym razie nikt nic nie mówi. Po kilkunastu minutach jeden z byłych pracowników się odezwał. Prezes Kluska miał charyzmę. Ja to wszystko do dziś pamiętam, bo to są takie momenty, że człowiek pamięta. Pani prokurator, to jest dowód pana przestępczej działalności. Wystarczy, daję panu 3-miesięczne aresztowanie. A ile lat pan posiedzi, to się okaże, pan jest groźnym przestępcą. Konfiskujemy pana cały majątek. Na potrzeby naprawienia szkód, które pan wyrządził Polski. Od obrońcy, który mógł podejść do klatki, okazało się, że wojsko zarządziło konfiskatę moich samochodów na czas nieokreślony w czasie pokoju. Państwo, takiego w ogóle prawa nie ma. Jeśli tylko można zrobić konfiskatę na określony czas z rocznym powiadomieniem do przodu. Nie miałem żadnego powiadomienia wcześniej i zajęto na czas nieokreślony dla potrzeb obronności państwa. Tak było napisane w zajęciu samochodu. Całe szczęście, że moja mądra prawniczka, którą żona zawołała, jak już mnie wywieźli, to wszystko wiem z opowieści, mówi przecież, proszę państwa, tu jest zajęciem pana majątku pana Romana Kluski, a samochody są własnością firmy. Przepraszam, troszeczkę zgubiłem. I właśnie wtedy, jak prawniczka zaprotestowała, że nakaz zajęcia przez panią prokurator jest niezgodny z adresatem, zaraz przychodzi goniec wojskowej komisji uzupełnień i wojsko właśnie zajmuje samochody na czas nieokreślony w czasie pokoju. To było po proteście mojej prawni, która nie zgodziła się na zajęcie samochodów. Wtedy wojsko te samochody zajmuje. Proszę państwa, jeśli wiedzieli, jaka krzywda. Mój prawnik momentalnie odwołuje się do prezydenta Nowego Sącza, ponieważ jest to też prawnik. Razem studiowali prawo na UJ. Mówi, że to jest absurd. Zaraz napiszę odwołanie i samochody wrócą. Proszę sobie wyobrazić. Prawnik, prezydent, kolega mojego prawnika podtrzymuje decyzję Wojskowej Komisji Uzupełnień. Jest drugi szczebel odwoławczy, wojewoda małopolski. Prawnik pisze do wojewody małopolskiego. Jaką decyzję podejmuje wojewoda? Oczywiście podtrzymuje decyzję Wojskowej Komisji Uzupełnień. Żebyście wiedzieli, jak polskie prawo działa. Mnie pani prokurator informuje, jutro pan dostaje 3-miesięczne aresztowanie. Ja proszę o jednoosobową celę, o
żebym był sam. Że dla mnie to jest całkowicie nowa rzeczywistość, więzienie. Wprowadzają mnie do, odbierają mi oczywiście sznurówki, pasek, wprowadzają mnie do celi. Tam siedzi takich trzech i wychodzi jeden naprzeciwko mnie. A ty za co? I się przedstawiają. Ja za morderstwo, mnie złapali na włamaniu, a trzeci mówi, a ja za wielokrotne pobicie. A ty za co? A ja mówię, nie wiem. Proszę sobie wyobrazić. Nic mi nie zrobili. Ten herszt powiedział, tu w nocy jest zimno, tam jest koc, jak chcesz, to się przykryj. Ja byłem dla nich powietrzem. No i tam naradzali, coś tam robili. Czy sobie wyobrażacie państwo tą pierwszą noc w areszcie, bo to jeszcze był areszt. Dopiero miałem dostać na drugi dzień to 3-miesięczne do więzienia. Czy sobie wyobrażacie, co się dzieje, jaka krzywda? Ja im dałem tyle pieniędzy dobrowolnie, a oni mówią, że ja okradłem polskie państwo. Czy sobie państwo wyobrażacie, jak pęka jak bańska mydlana, że jest jakaś sprawiedliwość, że jest jakieś prawo, że policja goni złodziei, że w ogóle jest, są jakiekolwiek wartości na tym świecie. Czy państwo sobie wyobrażacie, jakie cierpienie, jaki ból, jaka krzywda? Ja się nie dziwię, że dostaje się zawału, albo wylewu, albo paraliżu, albo wszystkiego. Mojemu koledze Darkowi, który dziś jest właścicielem jednej z telewizji, był moim zastępcą w Optimusie. Przychodzą do niego tak, do mnie za parę dni i mówią, cokolwiek na kluskę, albo ma pan te same zarzuty. On nic na kluskę nie podaje momentalnie. Zawał, potem wylew, potem jeszcze drugi zawał. I paraliż płciowy. Po prostu człowiek takiej krzywdy nie wytrzymuje. Proszę państwa, co się stało w tej pierwszej mojej nocy, że pomimo takiej strasznej krzywdy, ja sobie z tym wszystkim dałem radę. Wtedy przypomniały mi się słowa z dzienniczka siostry Faustyny. Proszę państwa, kiedyś, będąc prezesem, natrafiłem na dzienniczek siostry Faustyny i ten dzienniczek mnie zafascynował. Przychodziłem wymęczony po pracy do domu i będę już kończył niedługo. Przychodziłem po pracy do domu i przynajmniej parę zdań dzienniczka. Przeżywałem. I tak codziennie przez chyba 2 czy 3 lata. Ja przeżyłem cały dzienniczek siostry Faustyny. Tak ogromne wrażenie na mnie zrobił. I teraz, jak ta krzywda, to więzienie, te myśli, które rozsadzają głowę od niesprawiedliwości, co będzie z rodziną? Przecież wiem, że wszystko jest odebrane. Samochodów nawet nie będą mieli, żeby jak dojechać do szkoły. Wtedy zostają mi tylko słowa z dzienniczka. Co było w tym dzienniczku, że mi wtedy w tym więzieniu akurat to zostało. Jako bardzo silne, silniejsze od tego wszystkiego, co się działo naokoło. Kilka wyrwanych słów z dzienniczka, ale jakże ważnych, żeby je silniejsze od tej rzeczywistości. Pan Jezus mówi do siostry Faustyny mniej więcej tak. Państwo wiecie, siostra Faustyna spisuje to, co jej Pan Jezus dyktuje. Ty jesteś marnością. Człowiek jest marnością. Ja cię stworzyłem, człowieku, ja wiem, jaką jesteś marnością. I wyobraź sobie, człowieku, że ja taką marność jak ty kocham miłością boską, to znaczy bezwarunkową. To znaczy, że nie jest to deal, bo wasza miłość na ziemi to jest deal. Ktoś jest dla ciebie dobry, ty go kochasz. Ktoś jest niedobry, to go nie kochasz. Wy robicie deale. Ja kocham bezwarunkowo. Jesteś dobry, cię kocham. Grzeszysz, występujesz przeciwko mnie, bluźnisz. Ja cię też kocham, taką samą miłością. Marny człowieku, nie masz pojęcia, co to jest moja miłość do ciebie. Ale gdybyś ty, marny człowieku, właśnie dlatego, że jesteś taki marny,
potrafił na moją bezgraniczną miłość odpowiedzieć równie bezgranicznym zaufaniem. To dla mnie taki akt bezwarunkowego zaufania jest czymś wielkim, równym mojej miłości. Ja Cię kocham bezwarunkowo. Gdybyś Ty był silny, to łatwo by Ci było odpowiedzieć miłością i zaufaniem na moją miłość. Ale Ty jesteś marny. I jeżeli Ty wykrzesasz zaufanie bezwarunkowe, obojętnie co się z Tobą dzieje, potrafisz mi zaufać jako odpowiedź na moją miłość, to wtedy marny człowieku. Wszystkie Twoje problemy biorę na siebie ja. A jestem Bogiem. Ja je sobie rozwiązuję. Proszę Państwa, spadło na mnie coś, co przekraczało wszystkie ludzkie możliwości rozwiązania. I zostało mi to. Jak potrafisz mi zaufać w takiej właśnie sytuacji, to Twoje problemy ja rozwiążę. Jestem Bogiem, mogę wszystko. Dla mnie to jest nic. W tym stresie byłem w stanie wymyśleć tylko jedno, żeby nie odpuścić złych myśli, które rozsadzały. Co będzie? To znaczy, jak gdyby przeczę zaufaniu. Potrafiłem wymyślić w tym więzieniu tylko jedno. Będę bez przerwy powtarzał: Jezu, ufam Tobie, żeby nie dopuścić żadnej innej myśli. I wtedy może spełnię ten warunek. Proszę Państwa, całą noc: Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu. Bo jak gdybym przestał, to momentalnie zaczynają myśli. Co będzie? Co będzie z rodziną, co będzie jutro, jaka krzywda i tak dalej. Żeby nie dopuścić złych myśli, całą noc: Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Mieli mi rano dać 3-miesięczne aresztowanie. Mija cały dzień, już się zaczyna ciemno, bo taką mieliśmy małe okienko w tej celi. Wieczór następnego dnia, a ja cały czas: Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, bo wiem, że jak przestanę, to nie spełnię warunku. Wreszcie wieczorem następnego dnia: kluska, ręce, ja już wiem, do skucia. Skuwają mnie, w konwoju wiozą do pani prokurator, żeby dać mi to 3-miesięczne aresztowanie. Ja już jestem wytresowany. Ledwo wszedł do tego tam pokoju prokuratury, wchodzę do mojej klatki, a naprzeciwko wychodzi pani prokurator i mówi: ależ panie prezesie, kawy, herbatki, tu dla pana gabinet przygotowany. Ja o nie miałem. Wczoraj to ja miałem nazwisko podejrzany i nic więcej, a dzisiaj: panie prezesie, kawa, herbata? Ta kat wczoraj, która tu rozkaz wykuć, sprowadzić tego, dzisiaj: panie prezesie, do mnie tak gdzie najczulej jak może. I mówi: panie prezesie, pan wie, że ja tu nic nie mogę. Wczoraj ten herszt mną pomiatał jak mógł, a dzisiaj ona mi tłumaczy, że ona tu nic nie może. Pan wie, musimy jakoś z tej sytuacji wyjść. Ja poinformowałam media: panie prezesie, jak pan mi napisze tutaj, że pan się zgadza na kaucję, to pan jest wolny, a potem coś wymyślimy. Ja miałem siedzieć ileś lat w więzieniu, podpiszę karteczkę taką małą, że zgadzam się na kaucję. Podpisuję: panie prezesie, dziękujemy, dziękujemy. Proszę bardzo. Może na drogę kawy, herbatki, ciasteczka. Proszę Państwa, podziałało. Czy sobie wyobrażacie sprawę? Czy sobie wyobrażacie, proszę Państwa, w ciągu jednej nocy zaufania 180 stopni. Od nowa jestem panem prezesem i od nowa mogę jechać do domu. Całe szczęście, że trwała procedura odwoławcza zajęcia moich samochodów, więc żona kazała mojemu kierowcy stać dzień i noc pod prokuraturą i czekać. Dała mu jakieś tam pieniądze, ma sobie kupić co potrzeba i ma stać pod samym wejściem prokuratury i na mnie czekać. Ja w nocy, tam już było ciemno, wychodzę, a tam mój Mercedes stoi, pan Tadek tam drzemie sobie. I jadę do domu. Jeszcze pamiętam, w samochodzie zadzwonił do mnie marszałek Sejmu, wtedy marszałkiem Sejmu pan Borowski. Po prostu ja byłem szefem wielkiej firmy, ja te władze wszystkie znałem osobiście. Pan marszałek mówi: panie prezesie, co się tam dzieje? Ja mówię: no nie wiem co, sam nie wiem. Na pewno jutro wszystko się wyjaśni, nie będzie żadnych problemów i tak dalej. Proszę Państwa,
biorę prawników, ekspertów, wszyscy mówią, że najmniejszego naruszenia prawa nie było. Ministrowie mówią, że jutro tą sprawę wyjaśnimy, a prokuratura przysyła kolejne zawiadomienia, że jestem coraz większym przestępcą, że powiększa się zarzuty i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie przychodzi do mnie miły pan do mojej firmy, prosi o spotkanie ze mną, mówi, nie przysyłają pana prześladowcy. Opowiada mi szczegół z mojej rozmowy w cztery oczy z panią prokurator. Uwiarygodniłem się. Ja mówię, no tak, tak było. I mówi, mam pan do przekazania, że jak pan nie zapłaci, to się sprawa nigdy nie skończy. Dziękuję. Po prostu mam się podzielić zarobionymi pieniędzmi. Nie można w Polsce zarobić i nie podzielić się. Jak ktoś myślał, że tak można, to naiwny i głupi. I przedsiębiorcy zaczynają mówić nawet z Poznania. Przychodzą do nas, że jak nie będziesz płacił, to będziesz miał jak kluska. Mija miesiąc, drugi, mija rok, a sprawa trwa. Ja dostaję wszystkie możliwe nagrody, Sejm wzywa tam wszystkich ministrów, bo nie ma w ogóle żadnych podstaw prawnych. Natomiast pani prokurator tylko podwyższa zarzuty. I proszę państwa, jestem marnością. Trzeba było aż półtora roku, żeby ja i żona, bo ona przeżywała to samo albo jeszcze gorzej, żebyśmy wreszcie zrozumieli, jak się takie sprawy załatwia. Miałem przecież nauczkę w tej pierwszej nocy aresztowania, jak się te sprawy załatwia. Zamykamy się w klasztorze w Bieszczadach i po półtora roku taka pycha jak ja musiała kruszeć, żeby wreszcie powiedzieć Panu Bogu. A tydzień jeszcze dłużej walczyła moja żona, zanim potrafiła to Panu Bogu powiedzieć. Panie, ja Ci ufam. Jeżeli taka jest Twoja wola, to ja wyrażam zgodę być do końca życia przestępcą. Jezu, ufam Tobie. Akceptuję wszystko, co ze mną zrobisz. Proszę Państwa, zamknęliśmy się z żoną w klasztorze. Ja potrafiłem to powiedzieć Panu Bogu tydzień wcześniej, tydzień później potrafi to powiedzieć moja żona. W dniu, kiedy potrafiła to wypowiedzieć Panu Bogu moja żona, nagle zbiera się NSA w Warszawie w tak zwanym składzie pewnym 7 sędziów. Jest to wyrok potem obowiązujący we wszystkich sądach w Polsce w podobnych sprawach. I tych 7 sędziów wydaje wyrok. Niejaki Roman Kluska w najmniejszym stopniu nie naruszył prawa. Wszystkie naruszenia prawa były po stronie urzędów skarbowych. Proszę Państwa, półtora roku kruszenia mojej pychy, a potem 20 lat w szkole u Pana Boga, bo jestem marnością. Dzieją mi się różne dobre i złe rzeczy, tak każdemu z was. Wiele rzeczy w dzisiejszej rzeczywistości przekracza całkowicie moje możliwości. Spotykają mnie choroby i rodzinę, tak każdego z was. Proszę Państwa, na początku to trwało długo, a teraz ja wiem, jaka jest droga. Jezu, ufam, Jezu, przyjmuję, Panie, prowadź. Ja na wszystko wyrażam zgodę. I muszę powiedzieć, w 90% problem jest rozwiązany, ale najczęściej nie tak, jak ja chciałem, ale lepsze są skutki, niż ja chciałem. Pan Bóg to tak poprowadzi, że problem całkowicie znika. Ale proszę Państwa, mówię to na takich spotkaniach wielu ludzi mi dziękuje, że faktycznie też działa, ale nie działa w 100%. I na tym się, inaczej, na tej pierwszej części kończyły się moje spotkania jeszcze do gdzieś rok temu. Rok temu kontynuuję dalej. A nauczyłem, kolejny krok zrobiłem w sytuacji takiej, że przez wiele lat do mnie zjeżdżało mnóstwo ludzi. Ja miałem kolejkę pod firmą, a to potrzeba na operację, a to potrzeba na szkołę, a to potrzeba na to, a to potrzeba na to, tyle i tyle tysięcy. Ja wychodziłem z założenia. Cokolwiek uczyniliście względem bliźnich moim, nieście uczynili. Dawałem tym ludziom tyle pieniędzy, ile chcieli.
Chcieli 5 tysięcy, dostawali 5. Chcieli 50, dostawali 50. Kolejka była po pieniądze. Ja przez lata byłem bankomatem. Ale co ja zauważyłem? Wziął ktoś raz pieniądze z całej Polski. Od Szczecina po Uszczyki Dolne. Kolejka. Wzięli raz pieniądze, po jakimś czasie przyjeżdżają te same osoby i opowiadają mi tą samą historyjkę i biorą drugi raz pieniądze. Potem przyjeżdżają, opowiadają tą samą historyjkę i po raz trzeci chcą pieniądze. Ja widzę, że ja żadnego problemu nie rozwiązuję. Ja tylko tracę w sposób głupi ogromną ilość pieniędzy, można powiedzieć, wyrzucam, bo żaden problem jest nierozwiązany. Ludzie zaczynają mnie traktować jak bankomat. Ani lepsi, ani gorsi, ani problemy rozwiązane, nic. I proszę Państwa, i ładnych parę lat temu ja ogromne postanowienie i refleksja. Ja szedłem na łatwiznę. Dla mnie pieniądze mają mniejszą wartość niż czas. Przyjechał człowiek, opowiedział historię, dostał pieniądze i ja mogłem dalej pracować. Trwało to 10 minut, 15. Ale nic nie rozwiązywało. Proszę Państwa, od pewnego dnia refleksja i postanowienie. Nikomu z osób fizycznych ani grosza. Bo to nic nie pomaga. Dostał, wydał, zapomniał, przyszedł po następne. Czy sobie wyobrażacie, co się działo, jak oni byli przyzwyczajeni, że bankomat wydaje pieniądze, a nagle przestał wydawać? Jakie wyzwiska, jaka wściekłość, jakie niezadowolenie, jaki najgorszy. Ale ja nie patrząc na to, do tych ludzi zaczynam ich tłumaczyć. Słuchaj, przez grzech pierworodny wszyscy podlegamy cierpieniu. Pan Bóg nas kocha. Jak to jest możliwe, żeby kochający Stwórca dawał nam cierpienie, żebyśmy sobie pocierpieli? Dawał choroby, dawał takie różne trudne sytuacje życiowe po to, żebyśmy sobie pocierpieli. To jest przecież niemożliwe. No to zastanówmy się, jeżeli Pan Bóg dopuszcza jakieś cierpienie, to widocznie jesteśmy taką marnością i takim grzechem, że tylko cierpienie stwarza szansę jakiejś refleksji u nas czy zmiany. I mówię, widzisz, pieniądze ci w ogóle nie rozwiązują problemu, bo musisz ty stać się lepszy. Widać, masz taką zadrę u siebie, widać, masz taką przywarę, widać, masz taki grzech powtarzający się często, że Pan Bóg musiał wreszcie dać na ciebie cierpienie, żeby cię uratować przed potępieniem. Zastanów się, co trzeba poprawić. I proszę Państwa, wierzcie mi, jak dawałem pieniądze, każdy jak dostawał, mówił dziękuję i na tym się kończyło. Nigdy nie dostałem listu ani pisma z podziękowaniem, że sprawa się rozwiązała. Nigdy, dopóki dawałem pieniądze. Jak przestałem dawać pieniądze, jak zacząłem tracić nie 10 czy 15 minut, tylko pół godziny lub godzinę na wytłumaczenie tej rozpaczonej osobie, że jest inny sposób rozwiązania pieniędzy, problemu niż pieniądze. Jak ta osoba wychodziła wściekła, ale nie miała innego wyjścia, jak oni piszą potem do mnie w listach. Wyszłam wściekła, czy wyszedłem wściekły, no ale coś z tych słów pozostało. No i spróbowałam. I problem się rozwiązał. I jakże ja Panu dziękuję. Proszę Państwa, listy zaczęły przychodzić z podziękowaniem, jak przestałem dawać pieniądze. Ale zacząłem w pewnym sensie zmuszać ludzi do pracy nad sobą. I teraz, proszę Państwa, zacząłem to stosować również do siebie. Kiedy moje zaufanie nie rozwiązuje problemów, za słabo nad sobą pracujesz. Refleksja, co się może Panu Bogu nie podobać? Spowiedź. I autentyczna próba stania się lepszym.
I proszę Państwa, i to dopiero działa. Mając, proszę Państwa, takiego opiekuna w takiej pięknej szkole miłości, w jakiej jestem, nie dziwcie się, że ja dziś o sobie mówię, że jestem osobą szczęśliwą. I nie dlatego, że mam pieniądze, tylko dlatego, że mam takiego opiekuna, który aż tak kocha. Dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Proszę Państwa, pycha jest straszna, siadajcie. Pycha to jest moja największa zmora. Większość z nas ma podobne zmory, ale to był najlepszy wykład, jaki mieliśmy w towarzystwach biznesowych. I teraz jest ten czas, kiedy możemy zadać pytania. Widzę, że już są chętni. Bardzo się cieszę. Przekazuję mikrofon. Proszę o zwięzłe. Mam pytanie. Sukces Pana był zbudowany na trzech filarach, czyli przywództwie, pracownikach i wolnym rynku. Chciałem zapytać o te dwa pierwsze. Teraz mamy zupełnie inną sytuację na rynku pracy niż te 20 lat temu. Jest rynek pracownika, a w IT to już jest w ogóle rynek pracownika. Jest też pokolenie X tak zwane, gdzie ludzie już nie patrzą, żeby przychodzić w sobotę za darmo do pracy i firma nie jest największą wartością. Czy ten sukces udałoby się powtórzyć teraz i jak? Ze swojej strony, no bo ludzie są jacy są. A drugie o przywództwo, czyli to taki obraz był bardzo idylliczny, wszystko się udawało, a coś wtedy, gdy się nie udawało, że ten prezes nie miał jednak racji, że ta wizja nie poszła w tą stronę, co wtedy? To znaczy ja muszę się cofnąć do samego początku budowy tej mojej firmy, kiedy się wszystko waliło i na nic nie miałem pieniędzy. Były i takie czasy, proszę Państwa, i teraz wtedy jedynym lekarstwem było najpierw więcej pracować. Po prostu ja byłem maszyną do pracy dzień i noc. Czyli problem rozwiązywałem pracą. Potem zauważyłem, że jak to nie skutkuje, zmniejszam ilość frontów. Czyli nie naraz chcę dostać 5 przetargów, czy 5 zleceń, czy coś tam, tylko 2 albo 1, to najbardziej prawdopodobne. Czyli zmniejszam ilość frontów. Jeżeli widzę, że to też nie skutkuje, wycofuję się z danego projektu. Póki jeszcze dużo nie straciłem. To jest bardzo ważna cecha przedsiębiorcy, że jeżeli widzi, że podjął błędną decyzję, nie ciągnie dalej i nie mnoży kosztów, odcina tyle, ile stracił, minimalizuje straty i idzie w to, co się nauczył przy okazji i widzi coś lepszego. Proszę Państwa, przykład rynku pracy z mojej mleczarni sprzed tygodnia. Mój serowar, główny, wiodący, przychodzi i mówi, zwalniam się. Mam tam płacę o tyle i tyle procent lepszą. Ogromny stres. Przy okazji jeszcze okazuje się, że nie wszystkiego nauczył pracowników. Robił to specjalnie, żeby mieć monopol na podwyżki. Ale nie wiedział, że trafił na osobę, która takich pracowników miała setki, pewnie tysiące w swoim życiu. I trafił na osobę, która wie, że jeżeli tylko się nie spanikuje i ciężko pracuje, to z każdej sytuacji kryzysowej wychodzi się silniejszym i lepszym. No i kiedy mój serowar, jak mi powiedział mój dyrektor zarządzający, z miną zwycięskiego gladiatora rzucił mu od niechcenia, że odchodzi, wykorzystuje cały urlop, jutro bierze urlop, jak się skończy urlop, to odchodzi, z miną stuprocentowego zwycięzcy, zamknął drzwi i wyszedł. No i mój dyrektor zarządzający spanikował i do mnie. No, co będzie? Poszedłem do osoby, która go zastępowała, a on mówi, że wielu rzeczy nie umie. Co robić?
Ja na początku oczywiście też się zestresowałem, ale potem patrzę tak. Analizuję tego człowieka, jakim był, jakie ma cechy osobowe, zdolności, umiejętności przywódcy, wszystko. Szefa poznaje się, gdy go nie ma, skoro on nie nauczył właściwie swoich pracowników, to znaczy, że już się zdyskwalifikował jako szef. Ja go nie chcę. Moja pierwsza decyzja po analizie sytuacji. Szefa poznaje się, gdy go nie ma. Gdy wszystko funkcjonuje tak, jakby był. I takiego szefa to ja awansuję. Ale szefa, gdzie się wali, jak go nie ma, to się nie nadaje na szefa. Więc w moich myślach w ogóle nie myślę o tym, żeby on wrócił, czyli w ogóle nie rozważam, że mu ani złotówkę zaproponuję. Szukam, kto ma lepsze u mnie w firmie predyspozycje. Akurat trafiło na największego antagonistę tego serowara. Na dwóch ogień z wodą. Trafiło na osobę, której najbardziej nie lubię. Wołam go do siebie, słuchaj, ja wiem, że ty niewiele umiesz serowarstwa, ale słuchaj, jesteś bardzo inteligentny, znasz super język angielski, a najważniejsza dokumentacja jest w języku angielskim. Pracowałeś w Irlandii w dużej fabryce spożywczej, gdzie odpowiadałeś za czystość, a czystość w mojej mleczarni jest najważniejsza. A w zasadzie wszystkie procedury są opisane w dziennikach technologicznych, bo każdy ser jest zapisywany, każda produkcja jest zapisywana co do 1/10 stopnia, co do sekundy, to wszystko jest rejestrowane. Więc przy twojej inteligencji odtworzenie sobie, bierzesz kilka tak zwanych dzienników technologicznych, odtwarzasz, na czystości się znasz, to jest podstawą, podwyżkę. Słuchaj, a widziałeś sytuację w historii, że ktoś powie, że zrobi coś kiedyś dobrego i dostaje podwyżkę. Ja mówię, zrób lepsze sery od takich jak są, bo wtedy będziemy mieli o czym rozmawiać. No i w ciągu 2 dni nowy człowiek jest w mleczarni, czyta, szkoli się, łapie szybko, bo jest dałem najbardziej inteligentnego. No i po paru dniach telefon. Robert ma na imię ten były serowar. Szefie, ja przemyślałem, ja zrozumiałem, ja żałuję. Ja chciałbym wrócić. Ja chciałbym nawet wrócić, tracąc dodatek brygadzistowski. Na mniejsze pieniądze, byle mnie szef nie zwalniał. Ja mówię, przecież mówiłeś, że masz tam 2 razy czy tam 50% wyższą płacę. Szefie, ale ja zrozumiałem, że źle zrobiłem. Ja chcę wrócić. Niech mnie szef przyjmie. Ja mówię, nie sprawdziłeś się jako serowar, bo odszedłeś, a pracownicy nie potrafią zrealizować procesu. Jak chcesz, naucz teraz, jak chcesz się zrehabilitować, naucz wszystkiego, tego, co nie nauczyłeś wcześniej, wszystkich. Jak chcesz, to możesz iść na fizycznego, na najniższe stanowisko do mleczarni, na przewracanie serów. Sery codziennie muszą być przewrócone góra, dół, żeby ładnie oddychały. No i potem zobaczymy. Po prostu, dlaczego? Inne osoby z mleczarni mi powiedziały, padł ładnie szefie, przecież nigdzie nie ma takiego wyposażenia. Nigdzie nie ma tak dobrych warunków pracy. Nigdzie nie ma takiego klimatu zwycięstwa. Nigdzie nie przyjdzie do domu, ma bliziutko, wypoczęty, bo wszystko robią maszyny i komputery. On tylko nadzoruje proces i ze świeżymi siłami o godzinie 15:30 już pracuje u siebie. Pójdzie gdzie indziej, wróci wypruty, wyharowany, godzinę dojazd w jedną, godzinę w drugą. Jak wszystko to się przeliczy, w ogóle nie opłaca, trzeba odejść. Chyba głupi. Proszę Państwa, klimat w moim przypadku klimat zwycięstwa. Ten klimat u mnie, staram się go pokazywać, dlatego inni pracownicy mi zrobili na całą analizę, że to się w ogóle nie opłaca. Mówią tak, myśmy mu doradzali, żeby głupstw nie robił, bo on już mówił, że on jest taki ważny, że on musi odejść, on tam dzielił się z pracownikami. Więc oni mówią, że oni mu to tłumaczyli.
że nigdzie takich warunków pracy i takiego klimatu, gdzie się nie krzyczy, gdzie się nie pomiata, gdzie jest wysoka kultura, nie znajdzie. Także nie tylko płaca, ale coś, co sobie najbardziej chyba pracownicy cenią, kulturę postępowania z nimi. Każdy pracownik jest partnerem i wszyscy pracujemy, dostają, jeżeli jesteś dobry i odpowiedzialny, dostajesz coraz więcej samodzielności. U mnie, jeżeli pracownik potrafi, to prawie, że pracuje bez szefa. Jest organizatorem swojej pracy, sam sobie dobiera czas pracy, kiedy chce pracować. Można powiedzieć, sam sobie dobiera strategię, kolejne, wszystko. Dopóki potrafisz, bierz kompetencje w swoje ręce. Takiej drugiej pracy niełatwo znajdziesz. Gdzie się możesz tak zrealizować, bez pouczającego z góry, bez bata, bez krzyczenia, bez restrykcji, bez pomiatania. Jeżeli chcesz, to u mnie w zasadzie każdy pracownik jest właścicielem. Jeżeli tylko potrafi odpowiedzialnie z tych warunków, które ja stwarzam, korzystać. Natomiast faktycznie tego klimatu wolnego rynku poza wybranymi enklawami w Polsce już nie ma i dziś bym firmy nie powtórzył. Dziś chociażby sprawa samego znaku CE, najgorzej wdrożonego w Unii w Polsce, no wybija firmy informatyczne, znaczy elektroniczne. Dziękuję. Zapraszam do kolejnych pytań. Chętnych? Ty może teraz z tej strony, zaraz do pana podejdę. Ale ponieważ ja mam jutro na Uniwersytecie w Białymstoku wystąpienie do południa, więc będziemy niedługo kończyć, dobrze? Króciutko, Jakub Skalnierski, Łódź. Mam takie zapytanie, czy są jakieś problemy w firmie, pan prezes może też jakby tutaj zdecydowanie ma lepsze doświadczenie, czy problemy próbować rozwiązywać samemu, w sensie w obrębie szefa, właściciela, czy jednak szukać pomocy jakichś firm outsourcingowych, jakichś firm, które mają, nie wiem, mentoring czy coaching, czy próbować najpierw to samemu robić, no oczywiście w oparciu o pomoc z Ducha Świętego i powiem tutaj tak. Dziękuję. Ja jestem zwolennikiem takiego złotego środka. Jeżeli na przykład księgowość sadować na zewnątrz, nie ma sensu po prostu te tony papierów i prawa przebiegać. Są takie rzeczy, które dobrze jest sadować na zewnątrz, bo jest taniej. Natomiast jak chodzi o to, że mi ktoś w firmie posprząta i pomoże w organizacji, to jestem zwolennikiem rozwiązywania i analiz, i szukania we własnym gronie. My lepiej znamy firmę. Ostatnio oglądałem taki piękny film amerykański, że była taka właśnie, nie pamiętam tytułu. Na Mazurach kupiłem krążek. Piękny film. Jest firma zakresu sprzedaży bezpośredniej przez internet, która zawojowuje świat. Szefowa ma tak fantastyczne pomysły, jak dopieścić klienta przez internet, że jej firma rośnie, stając się gigantem w Stanach Zjednoczonych. Ta szefowa dochodzi do stopnia swojej niekompetencji, bo ona o wszystkim decyduje. Klasyczny przypadek w polskich firmach również. Kiedy szef podejmuje każdą decyzję, ja też takim szefem kiedyś byłem. No i nagle jest moda na zatrudnianie emerytów. Ona traktuje to jako, żeby się tylko podlizać rynkowi. Ponieważ chce wejść na giełdę, że ona też daje szansę rozwoju emerytom. I dają jej osobiście takiego emeryta z ogromnym doświadczeniem, który właśnie zaczyna ją bardzo inteligentnie prowadzić i ona ma ten problem. Nie radzi sobie z firmą i szuka super prezesa na rynku amerykańskim, na najlepszych, najbardziej dynamicznych firmach. A ten człowiek, który już, ten starszy człowiek, który ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu, mówi, pokazuje jej, słuchaj, ty znasz tą firmę, ty ją stworzyła. Nie wierz w cuda, że ktoś za ciebie potrafi lepiej nią dowodzić. To ty musisz zreformować swoje metody zarządzania. To ty musisz znaleźć czas dla rodziny, cedując to, co jest do scedowania. Słuchajcie, wiecie, jak ja scedowałem w mojej firmie prawie wszystko.
do szczebla kompetencji każdego pracownika. Jak oni pięknie sami wyznaczają, kiedy posieją owiec, kiedy będą kosić. Ja nie muszę śledzić prognoz pogody. To jest w rolnictwie ten czynnik zewnętrzny jest bardzo trudny. Proszę Państwa, jak ja to, dopóki zarządzał tym mój dyrektor zarządzający, dotąd były wciąż wpadki. Jak ja powiedziałem pracownikom, słuchajcie, wy tą ziemię znacie, wiecie, kiedy jest bardziej mokro, na którą łąkę wjechać, bo jest suszej, gdzie się utopicie z kombajnem, wy to wiecie. Całe zasiewy, zbiory, przygotowania, orki, wszystko wy sobie planujcie. Daję wam całkowitą swobodę w zaplanowaniu, proszę Państwa. Trafił on na dwóch właściwych, nawet nie wiem, że są zasiewy, zbiory i wszystko. I tak po kolei. Odpowiedni sposób wykorzystania predyspozycji ludzi. Oczywiście mieszam tego z tego miejsca. W które miejsce się nadajesz? Jeżeli potrafimy właściwie wykorzystać predyspozycję pracownika, właściwie go zmotywować, nie przesadnie, bo tak to się go rozpuści i będzie, tylko tak, żeby on współuczestniczył w korzyściach. U mnie jest to w ten sposób zrobione, że patrzę na, ponieważ u mnie jest bardzo wiele tych czynników losowych, bo to jest przyroda, więc wszyscy patrzą na sprzedaż firmy. Natomiast jestem zwolennikiem, tak jak na tym filmie, kto swoją firmę stworzył, ten ją lepiej zna i posiłkując się różnymi, często przypadkowymi informacjami ze środka, tych ludzi, którzy to znają, ale trzeba w nich wtknąć tego ducha troski o tą firmę. Pomimo, że są warunki inne, naprawdę teraz to się też udaje. Rozmawiam z pracownikami tego tłumaczenia celu, że jedziemy razem, że albo wspólny sukces, albo zaprzepaścimy tyle lat naszej pracy, jak nie będziemy szli do przodu i codziennie coś zrobimy lepiej, ucząc się na tym, cośmy robili. No, ten klimat można wdrożyć, jeżeli ktoś się do tego nie nadaje, tak, ten mój serowar. Ja podjąłem decyzję, że go zwolnię. No, jego skrucha, jego prośba, jego, można powiedzieć, zrozumienie poczucia winy spowodowało, że zostawiłem go na jakiś czas na próbę. Ale ta próba będzie ciężka. Powiem uczciwie, w ogóle mi nie zależy, żeby on został w firmie. Bo on pokazał, jako brygadzista się, z najgorszej strony. Pewną wiedzę zachował dla siebie po to, żeby mieć monopol. To jest cecha, która w moich oczach go zdyskwalifikowała. Wcale nie będę żałował teraz, jak nie przetrwa tej próby, bo ma bardzo ciężkie warunki i odejdzie. Ale proszę Państwa, nie mam monopolu na rację i naprawdę. Mam tylko troszeczkę przeżyłem. To ja mogę? Możesz. A ja chciałem też zadać pytanie. A to mówi się dwa ostatnie. To się dwa ostatnie. Tam pan był jeszcze przed tobą. Ja takie bardzo krótkie pytanie, bo wiemy, że pan, panie prezesie, jest w radzie stworzonej przez prezydenta obecnego rozwoju. Narodowej Radzie Rozwoju. Narodowej Radzie Rozwoju. Wiemy, że dzisiaj pan się spotykał z ważnymi ministrami. Wiemy, że wspiera pan swoim doświadczeniem, swoim intelektem i tym przede wszystkim doświadczeniem ten obecny system, powiedzmy. Nie, nam jako przedsiębiorcy. Sekundę, chcę powiedzieć tak. Ja starałem się wspierać wszystkich dotychczasowych premierów i wszystkich dotychczasowych rządzących. Moja próba jest stała dla Polski. Od Leszka Millera po wszystkich kolejnych, aż do obecnego. Ja chciałem dokończyć moje pytanie. Ja chciałem dokończyć moje pytanie. Dla nas czasy się robią coraz gorsze przedsiębiorców. Tak jak pan mówił na początku, jest tak trudno prowadzić jakąkolwiek działalność. My tutaj, z którzy jesteśmy, prowadzimy bardzo, bardzo zróżnicowane przedsiębiorstwa, mniejsze, większe firmy. Ilość obciążeń, obostrzeń, trudności jest ogromna. Czy widzi pan w tej obecnej sytuacji dla nas przedsiębiorców jakieś światełko w tunelu, w którym my możemy jeszcze bardziej wpływać, czy to na ten samorząd lokalny, czy na to władzę wyżej. Jak
jak wspierać takie osoby jak pan, które są w takiej radzie, jak innych silniejszych przedsiębiorców, żeby te zmiany nastąpiły faktycznie, nie tylko obiecanki, nie tylko jakieś wizje pojedynczych osób, tylko żeby to konkretnie naprawdę zaczęło się lepiej nam dziać. W towarzystwach biznesowych mamy za patrona Maksymiliana Kolbe. Jego doświadczenia nam jakby są drogowskazem takim doskonałym w tej działalności. On też w trudnych czasach działał, on też były to czasy przemian. Czy widzi pan, tak już precyzując bardzo i skracając to pytanie moje może przedługie, jak my w takich stowarzyszeniach jak Łomżyńskie Towarzystwo Biznesowe, czy tutaj są koledzy z Piastockiego, też sąsiednich różnych, przyjechały osoby z całego kraju praktycznie, jak my możemy naszą energię, nasz potencjał, chęć wykorzystać pozytywnie i pomóc? Widzicie, że się zasmuciłem trochę. Proszę państwa, problem jest dużo szerszy niż się wydaje. Jestem osobą, która miała możliwość rozmawiania z kolejnymi rządami wszystkich kolorów. Doświadczenia są bardzo różne. Skuteczność ograniczona, to znaczy na ogromny mój wysiłek efektów niewiele. Dlaczego? Dlatego, że społeczeństwo jest ogromnie zdemoralizowane przez PRL i obecne media. Dam państwu tylko jeden przypadek. Ja mówię, w każdym rządzie byli jacyś ministrowie rozsądni. Jedne rządy trochę lepsze, drugie trochę gorsze. Natomiast wszystkie są niewolnikami zdemoralizowania, przepraszam, powiem to, co myślę, polskiego społeczeństwa. Dam jeden przykład, żebyście państwo, taki bardzo konkretny, prawdziwy, osobisty, żebyście państwo rozumieli ogrom problemu. Dlaczego się przedsiębiorcy odbijamy jak od muru, a politycy są na nas odporni. Był taki czas, kiedy opozycję kiedy była walka pana Jarosława Kaczyńskiego wyborcza bezpośrednio po zamachu, po wydarzeniu smoleńskim. Ja wtedy miałem dość bliski kontakt z panem Jarosławem Kaczyńskim i kiedy miała być debata telewizyjna, przekonałem go, ponieważ dość długo go przekonywałem, jest to człowiek bardzo inteligentny, że nie ma innego sposobu na pchnięcie silne do przodu polskiej gospodarki, niż zastosowanie rozwiązań sprawdzonych w Wielkiej Brytanii, czyli bardzo silnego ograniczenia biurokracji. Ja na swojej skórze przeżyłem, jak pięknie zadziałała na gospodarkę ustawa Wilczka. Ustawa Wilczka to była bardzo prosta ustawa. Anuluje się następujące akty prawne i 3 strony anulowanych ustaw. I proszę państwa, nic się nie stało, jak nagle ustawy przestały obowiązywać, bo wszedł rynek. Normalny rynek wszedł. Normalna konkurencja przedsiębiorców. I przekonałem pana Jarosława Kaczyńskiego, żeby w debacie telewizyjnej zaproponował, że jeżeli zostanie prezydentem, to będzie ze wszelkich sił dążył do ograniczenia ilości biurokracji metodą, włącznie z zastosowaniem albo z priorytetem ustawy Wilczka. I pan Jarosław Kaczyński w takiej ostatecznej debacie telewizyjnej, to było ładnych parę lat temu, zapowiedział taki program, program przygotowany przeze mnie. Proszę państwa, na drugi dzień
odbył się lincz na Jarosławie Kaczyńskim zrobiony przez media. Telewizja TVN przed kamery przywiodła starego, schorowanego Wilczka, który wyśmiał prezesa Kaczyńskiego. Wszystkie autorytety TVN i inne telewizje, włącznie z publiczną, bo wtedy ona była w innych rękach, z błotem zmieszały koncepcję ograniczenia biurokracji i uwolnienia przedsiębiorców od tego bagażu. Pan Jarosław mi zaufał i pozwolił z moim programem wystąpić jako ze swoim programem wyborczym. On już wie, że opowiedzenie za takim programem to jest wyrok śmierci. Proszę Państwa, mamy takie media, jakie mamy. Mamy taką mentalność w dużej części społeczeństwa wykształconego najpierw przez PRL, a potem przez media wyrosłe z tamtego klimatu. Politycy chcą zwyciężać i dopasowują się do oczekiwań. I dlatego w wielu przypadkach jest to walenie głową w mur, bo który z polityków się odważył, to zaraz obrywał. Natomiast nie jest aż tak źle. Są przypadki, że udało się, no co na przykład w tej chwili minister Adamczyk. Przygotowałem mu projekt ustawy o wprowadzeniu tolerancji w budownictwie, żeby wreszcie nie było precyzyjnych, jak w budownictwie można zrobić do mikrona czy do milimetra. Nie da się. No to fachowcy tam z urzędów skreślili połowę i zostało 2%. Chciałem 2%, żeby 2% było tolerancji przy odbiorze. Nie tak teraz z laserowym miernikiem przychodzi i wymądrza się jakiś odbierający, obojętnie kto strażak czy inny jakiś tam inspektor. Proszę Państwa, no to urzędnicy wychowani w PRL-u skreślili wymiary wewnętrzne, więc zostały tylko wymiary zewnętrzne. I to, że macie dzisiaj, to obowiązuje. I wreszcie nawet na Mazurach mój domek sobie mogłem przesunąć bliżej jeziora. Bo wolno, a działka jest dość duża, więc 2% to było dość dużo. A do linii brzegowej. Proszę Państwa, troszeczkę takich rzeczy mogę opowiedzieć więcej, co się udało. Akurat mogę powiedzieć, minister Adamczyk, wspaniały, otwarty minister. Mogę powiedzieć też, o, pochwalę się, że chyba mam bardzo dużo zasługi dla biznesu. Akurat premier Morawiecki, bardzo inteligentny. Urzędnicy wymyślili, że parę lat temu, jak PiS doszedł do władzy, że trzeba szybko zlikwidować działalność gospodarczą, bo to jest podatek liniowy, czyli całkowicie sprzeczny z oczekiwaniem społeczeństwa, większości społeczeństwa. Całe szczęście miałem swoje 10 czy 15 minut sam na sam z premierem Morawieckim, który jako inteligentnym dałem po prostu fakty tak silne, pokazując, najczystsza część polskiej gospodarki, wkładanie własnego kapitału i wspomaganie całej gospodarki, wreszcie procentowo od obrotu ci liniowi płacą największy podatek dochodowy w porównaniu ze spółkami z o.o. i spółkami akcyjnymi. Czyli pomimo, że teoretycznie podatek jest najmniejszy, płacą go najuczciwiej i najwięcej w stosunku do obrotu. Więc chce pan, panie premierze, kurę, które znosi złote jajka? Pan premier mówi, decyzja ostateczna nie podjęta, postaramy się z tego wycofać. I mamy działalność gospodarczą, więc chcę powiedzieć, że wiele rzeczy z tego takiego gadania, tylko że to niestety jest 1% tego, co się gada i inni przedsiębiorcy gadają. Jest jeszcze inny problem. Duże, największe korporacje, ja pamiętam, jak ja byłem szefem wielkiej firmy. Jak byłem szefem małej firmy, biurokracja im przeszkadzała. Jak byłem szefem średniej firmy, biurokracja im przeszkadzała i z nią walczyłem. A jak byłem szefem wielkiej firmy, to ja odkryłem, że biurokracja jest moim największym sojusznikiem. To, co dla mnie jest niczym, jako dla giganta, dla małych i średnich firm jest eliminacją z rynku. I co? Jako szef dużej firmy pamiętam, jak zacząłem podpowiadać władzy. Więcej tych regulowań. No i przecież tak nie można zostawić tego, proszę Państwa. Szefowie dużych firm dbają o swoje firmy. To ja dopiero dzisiaj, przeżyjąc fotel prezesa wielkiej firmy,
pamiętając małą firmę, mając dziś małą firmę, wreszcie widzę, co jest dla gospodarki najlepsze. Ale wierzcie mi, szefowie największych korporacji międzynarodowych podpowiadają dokładnie odwrotnie niż to, co jest dla was dobre. I rząd ma mentyka, ponieważ ci większości ministrowie sami nie prowadzili działalności gospodarczej, więc jest to dla wszystkich tylko teoria. Więc jedni mówią tak, w tym mętliku, co mówiłam, organizacje gospodarcze naprawdę jest się trudno połapać. Ja tylko po prostu tłumaczę, dlaczego jest tak trudno. Każdy mówi do rządzących co innego. Ja dziś do pani minister tak, a inni tak. Dziękuję za tę odpowiedź. Tutaj z kolegą Jackiem przekazujemy pozdrowienia od pana premiera Gowina, bo wczoraj też go przekonywaliśmy, bardzo skutecznie walczyliśmy o nasz region. Tylko pana premiera Gowina wystarczyło przekonać. Nie, to on jest do tego, żeby pana słuchać, jest przekonany i bardzo serdecznie pozdrawia. Już przekazuję, pan był pierwszy. Będzie mi trudno zadać pytanie, ponieważ pan ma tą umiejętność mówienia o sprawach bardzo trudnych w sposób lekki, a jednocześnie poruszający sedno. A pytanie, które chcę, no jest dość poważne. Zahaczyliśmy tutaj o politykę. Jesteśmy w roku wyborczym. Nie chcę tutaj mówić o nazwach ugrupowań ani na nazwisk. Mnie chodzi o wartości. Czy widzi pan jakąś zmianę w wartościach głoszonych przez ewentualnych kandydatów, o ile pan to śledzi, na dobre, na złe, czy cokolwiek się zmienia? Czy zmienia się mentalność polityków? Czy jakaś nowa wartość powstaje? Jak pan to widzi? Dziękuję. Nie chciałbym tutaj wchodzić w politykę. No mogę tylko, zadał pan zbyt trudne pytanie, więc nie będę wchodził w szczegóły, mogę tylko jedno powiedzieć, że na pewno to, co, jak to się nazywa ta koalicja, jestem już zmęczony, wiecie o co mi chodzi, to tam Platforma i ci wszyscy inni poszli przecież w takim kierunku, że zaczyna to wyglądać prawie jak jakaś Sodoma i Gomora. Przecież to są rzeczy nazwane przez stwórcę obrzydliwością. I tak przypominam sobie, posłużę się tu dzienniczkiem. Pan Jezus mówi do świętej siostry Faustyny. Tyle obrzydliwości dzieje się na świecie, że niestety moje miłosierdzie zostało wyczerpane. Spuszczę ogromną wojnę, która da ogromne cierpienie dla opamiętania. Jeżeli pozwolimy, żeby to, co dla Stwórcy jest obrzydliwością, stało się standardem, to Stwórca nie będzie miał innego wyboru, tylko jego ogromne miłosierdzie musi spowodować dla nas cierpienie dla opamiętania. Więc tak powiem wprost. W oparciu o własne bezpieczeństwo i własne rodziny. Nie wspierajmy niczego, co dla Stwórcy jest obrzydliwością. Czyli to, co mówimy o grzechach sodomskich, a to, co tym państwo marzy się jako standard, jako tolerancja. Ostatnie pytanie już. Przedostatnie? Podzielcie się. Ja mam dla odmiany takie trochę mniej poważne pytanie, ale chciałem podziękować za te 2% z racji zawodu, bo jestem architektem. Tu też są geodeci, to na pewno są zadowoleni z tego. Podziękujcie ministrowi Adamczykowi. Jeden, który w lot kapnął, o co chodzi. Fajnie. Może chcecie wstać, bo ciągle siedzicie. Byłem ostatnio na takim evencie i ciągle mówili wstawajcie, wstawajcie. Bo tam krew, coś tam. No dobra, nieważne. W każdym razie ja mam takie pytanie, ponieważ fajnie, że tak wszystko pan już teraz wie w tym wieku i po takim doświadczeniu, ale ja chciałem się zapytać, jak to było na początku, bo nie każdy jest już w tym punkcie i na przykład nie miał pan na pewno żadnego wzorca, bo w kraju się dużo zmieniło, przedsiębiorców na pewno nie było, no ale chyba na kimś pan się wzorował. Czy była taka osoba?
ponieważ większość z Państwa jest młodych, to nie pamiętacie realiów socjalizmu. Te realia myśmy żyjący wtedy, poza wyjątkami, którym było dobrze, w większości było ciężko lub bardzo ciężko, było utożsamieniem wszystkiego, co jest złe i niewłaściwe. Więc tak naprawdę wzorcem było robienie odwrotnie niż cała nasza rzeczywistość dotychczasowa. Zachód i wolny rynek wyglądał jak ideał, jak coś wspaniałego, jak coś wymarzonego. Myśmy, owszem, wtedy ten Zachód był jeszcze dużo lepszy. Proszę Państwa, Zachód lat 90. to jest etyka. To było piękne. To były kontrakty milionowe zawierane na słowo. Dużo bardziej przestrzegało się słów niż zapisanych kontraktów. Bo jak pozwoliłeś sobie w kontrakcie pisanym wkleić jakiegoś tam bubla albo coś, no to płać. Ale jak żeśmy się umówili, że będzie tak, to ma być tak. Proszę Państwa, było dużo więcej etyki, było dużo więcej takiego wzajemnego szacunku, zrozumienia. Po prostu ci wszyscy, którzy chcieli wyjść z realnego socjalizmu, tworzyli grupę przedsiębiorców, entuzjastów, czynienia dobrze. Po prostu było takie, jak gdyby reakcja na ten poprzedni system spowodował dużo więcej pozytywnych wartości, emocji, takiej chęci czynienia dobrze, dlatego że w tamtym systemie było źle. Tam oszukiwali, tam wszystko spod lady, tam kradli, tam było wszystko za połówkę, bo w socjalizmie wszystko było za pół litra. Ci starsi to pamiętają. Co chcieli załatwić, to pół litrówka i się wszystko załatwiło. To było dla nas obrzydliwością, tamte relacje. I chcieliśmy czysto, normalnie, etycznie. Przynajmniej istotna część takich przedsiębiorców nowo powstały. Ci, co uwłaszczyli się na PRL-u, były tym ogonem, były te przekręty, były te kradzieże majątku, było to wszystko, co było niegodziwe i złe. Natomiast ci, którzy wyszli biedni z tego ustroju, ale mieli ambicje, chęć do pracy i czuli się, że intelektualnie sprawni, gotowi do rywalizacji z Zachodem, ci tworzyli taką świeżą krew tej rzeczywistości. Tak. Ale proszę Państwa, ja muszę jechać do Białegostoku, ja się muszę wyspać, przygotować do jutrzejszego wystąpienia. Dużo trudniejszego, bo dla młodzieży. Dla Was to ja sobie mogę rozmawiać, bo jesteście jak gdyby z podobnej krwi. Natomiast do młodych to ja muszę dużo, dużo bardziej się wysilać. To już ostatnie. To ja tylko krótkie pytanie w takim razie. Czy myśli Pan, że w obecnej sytuacji rynkowej system, który Pan kiedyś stosował, czyli udział w zyskach, takie jakby firmy, tak, no bo akcje były takim udziałem w zyskach, może przywiązać bardziej pracownika i zwiększyć rozwój firmy? Ja myślę, że dzisiaj działa wszystko słabiej i dlatego bym, przynajmniej u mnie w mojej firmie, staram się zrobić jak najwięcej czynników przywiązujących i motywujących. Jako najsilniejszy uważam właśnie ten, żeby maksymalnie wykorzystać kompetencje pracowników, aby dać im maksymalną samodzielność. Ja mówię wprost, ja chcę mieć nie pracowników, nie żadnych roboli, tylko partnerów, współwłaścicieli. Czuj się jak współwłaściciel. Spróbuj tak podejmować decyzje, a nie będziesz miał wtedy pana, który tobą rządzi, bo ja wiem, że ty jesteś bliżej tych zagadnień i ty podejmiesz lepsze decyzje, niż ja ci będę kazywał. Oczywiście nie wszyscy są w stanie wziąć, ale ci, co wezmą, a jak jedni wezmą, a drudzy patrzą, o jak oni mają dobrze, sami sobie regulują czas, a jestem zadowolony, bo mam naprawdę lepiej zrobione. Bo oni wtedy wiedzą, że jak się nie sprostają, to ja im zabiorę tą samodzielność. A jak ktoś powącha tego takiego, można powiedzieć, odpowiedzialności twórczej, takiego luzu, ale równocześnie z jednej strony nie ma pana, ale z drugiej strony musi się przyłożyć dużo bardziej. Zaczyna się dobrym ludziom to podobać. Dlatego ja nie stosuję wysokich płac, bo i tak te moje sery są tak kosztowne w produkcji, bo ja
robię to pod moim nazwiskiem, nie robię żadnej lipy. A jak się robi rzetelnie, to koszt jest ogromny. Więc i tak dopłacam do tej produkcji, to jest działalność charytatywna, więc też nie mogę sobie pozwolić na bardzo wysokie płace, czy wysokie płace dla pracowników. Natomiast staram się zrekompensować wszystkim innym. I jak widać na ostatnim przypadku serowara sprzed tygodnia, działa. Działa. To tutaj już naprawdę ostatnie, bo pan podobno się od początku zgłaszał, tylko ja go nie zauważyłem. Tak było. Ja bym wiele pytań, ale w gruncie rzeczy jedno najbardziej mnie nurtuje. Odnośnie etyki, o której pan mówił, tak? Który podał pan na przykładzie tego podatku dochodowego, który nie musiał pan zapłacić, a jednak go pan zapłacił, tak? Chodzi o kwestię eksportu i importu tych komputerów, tak? I tam kwestii, że w ten sposób minęło się VAT. Ja rozumiem, że to było jak najbardziej legalne. Nie, stop. Nie, tego nic takiego nie było. To wszystko jest zmyłka medialna. Ale tak, to jest przedstawione. I to jest dalej pytanie, czy to było głównym powodem zatrzymania pana, tak? Dla mnie to jest najbardziej istotne pytanie, na które chciałbym od pana właśnie uzyskać odpowiedź, tak? Bo często jak mam rozmowy odnośnie pana ze swoimi znajomymi, ja uważam pana za bardzo właśnie etycznego człowieka, ale oni podają właśnie ten argument. I w jaki sposób najprościej go zbić? To jest moje pytanie. Więc dziękuję. Proszę państwa, to co media przedstawiają, to nie miało wiele wspólnego z rzeczywistością. Rzeczywistość była następująca. Była komputeryzacja szkół. Wszystkie szkoły w Polsce otrzymywały komputery. Optimus nie dostał więcej jak 1-2% tych przetargów, pomimo że był największych, bo to były przetargi rządowe, więc myśmy dostali nic. Prawo było następujące. Ministerstwo zamawiało od nas komputery o określonej konfiguracji i ponieważ prawo wtedy było takie, że kupione komputery za granicą są wolne od VAT-u, a komputery kupione od polskiego producenta mają 22% VAT-u. Wobec powyższego Ministerstwo Edukacji nie mogło kupować komputerów w Polsce, bo byłoby poskarżone o niegospodarność. Ale ministerstwo musiało mieć polskie komputery, bo był serwis. To jest serwis od Szczecina po Łuszczyk Dolnych. Nikt poza polskimi firmami nie był w stanie realizować serwisu na wsi. Więc jak wyglądał kontrakt z rządem? Kontrakt z rządem wyglądał w ten sposób, że rząd zawierał kontrakt z każdym, z Optimusem też, że Optimus wyprodukuje powiedzmy 1000 komputerów o takiej konfiguracji i sprzeda je na przykład firmie ABC w Czechosłowacji. I myśmy wysyłali firmy do Czechosłowacji. Na tym nasza rola się kończyła. Ministerstwo sobie podpisywało umowę i samo sobie kupowało firmy w Czechosłowacji, w Holandii, tam gdzie nam kazało wysłać. Proszę państwa, myśmy podpisali umowę z rządem i zgodnie z umową sprzedali komputery do firmy ABC w Holandii. Koniec. Więcej żadnego importu myśmy nie robili. No proszę mi powiedzieć, na zlecenie rządu wyprodukowanie komputera i sprzedanie go do firmy wskazanej w kontrakcie, czy jest przestępstwem? No przecież każdy prawnik po prostu to wyśmiał. W ogóle takiej sytuacji nie było. Import komputerów robiło ministerstwo, bo tylko ono zgodnie z prawem, kupując za granicą, a nie w Polsce, miało zwolnienie VAT-owskie. I myśmy nic z tym powrotem komputerów do Polski nie mieli wspólnego. To jest nie nasza bajka, w ogóle. No proszę państwa, i każdy, kto jest w branży, o tym wie. I dlatego dla mnie to jest oczywiste. A że ktoś w głowie może mieć tak jak pan poukładane, to ciekawostka. No jak mogło powodem zatrzymania być? No nie było żadnego powodu zatrzymania. Rozmowa, był układ. Ja mogę powiedzieć, co było napisane w tym, na papierku. Na papierku było napisanie wprowadzenie w błąd urzędów skarbowych i celnych co do miejsca produkowanych komputerów. Na każdej fakturze, na każdej metce było wpisane Nowy Sącz, Nawojowska 118. I dlatego wszyscy prawnicy stwierdzili, zarzut jest sprzeczny z powszechnie dostępnym materiałem dowodowym. Zarzut był wprowadzenie w błąd urzędów skarbowych i celnych co do miejsca produkowanych komputerów.
Na każdym komputerze wychodzącym z Optimusa pisało nowy sącz na Wojowska 118. Na każdym pudełku, na każdej fakturze, na każdej metce na komputerze. No więc każdy prawnik stwierdził, zarzut jest sprzeczny z powszechnie dostępnym materiałem dowodowym. I żaden prawnik w ogóle nie miał nic do powiedzenia. No, zarzut absurdalny, sprzeczny z powszechnie dostępnym materiałem dowodowym, bo dowolny komputer wzięty miał napisane na Wojowska 118. Więc podstawienie zarzutu, wprowadzenie w błąd co do miejsca produkowanych komputerów było absurdalnym zarzutem. Wygrałem, ale proszę Państwa, układ, który jest w stanie w ciągu kilku godzin odebrać przez wojsko samochody, układ, który jest, mało powiedzieć tak, oni znali prawo i zgodnie z prawem ja nie miałem żadnych szans wygrania tej sprawy. Tak jak jest polskie prawo takie, że mogłem płacić podatek zgodnie z prawem i nie płacić podatku zgodnie z prawem, to proszę mi wierzyć. Oni tak pięknie poukładali tą sprawę moją, że ja nie miałem żadnych szans zgodnie z polskim prawem jej wygrać. Mogę powiedzieć, jak oni ją pięknie ułożyli. A to już ostatnio, umówmy się. Władza, znając prawo, zarzut był całkowicie nieważny. To nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Polskie prawo jest takie, że sądowi karnemu nie wolno rozpatrywać sprawy gospodarczej merytorycznie. Sąd karny ma wymierzyć wyrok w oparciu o ostatnią decyzję kompetentnego urzędu. Ostatnia decyzja kompetentnego urzędu była Izby Skarbowej w Krakowie, że Kluska okradł Skarb Państwa. Taka była decyzja Izby Skarbowej w Krakowie. Sądowi karnemu nie wolno merytorycznie sprawdzić, czy ja faktycznie okradłem, czy ja nie okradłem. Ponieważ kwota kradzieży była podana na 8 milionów tam ileś, ja sąd karny mógł tylko, zgodnie z kodeksem karnym, ukradł 8 milionów, należy go wsadzić na 2 do 15 lat więzienia, czy tam ile tam było. Sądowi karnemu nie wolno, a to była prokuratura, sąd karny, sądowi karnemu nie wolno było rozpatrywać sprawy merytorycznie. Jak załatwiono, żeby nie można było rozpatrywać sprawy merytorycznie, żeby nie było w ogóle procedury odwoławczej? Izba Skarbowa, dokładnie Urząd Skarbowy, a potem podtrzymała to Izba Skarbowa w Krakowie, zarzucono Optimusowi, że zdefraudował Optimus 8,5 miliona złotych. A następnie Urząd Skarbowy w Nowym Sączu umorzył te 8 milionów złotych, nie nakazując zwrotu, pomimo że były ukradzione i oszukane, nie nakazywał zwrotu. Sprawa przeciwko Optimusowi została przez Urząd Skarbowy w Nowym Sączu umorzona. Czyli najpierw decyzja, Optimus ukradł 8 milionów na VAT-ie, a następnie decyzja umarzająca dochodzenie, czyli Optimus nie musi zwracać tych 8 milionów. Jeżeli Optimus nie musi zwracać tych 8 milionów, to nie ma podstaw do NSA, ponieważ w ogóle nie ma sporu. Optimus nie ma nic płacić. Ale przestępstwo było i dlatego sąd karny musi skazać winowajcę zgodnie z wysokością kradzieży i dlatego ja nie miałem żadnych szans w sądzie karnym. Żadnych szans. Pan Bóg się tak pobawił prześladowcami, że nagle zebrał się NSA w Warszawie w składzie 700. Musiałem jeszcze godzinę mówić, a już ledwo mówię. Po prostu tak Pan Bóg im pomieszał w tym świetnym planie, w doskonałym planie, gdzie ja byłem bez szans, że nagle taki wyrok się pojawił, no i nagle wszelka broń przeciwnikom wypadła z ręki. Dziękuję, proszę Państwa. Brawa, bardzo serdecznie dziękujemy. Ostatnio już naszą prośbą, panie prezesie, jest to, żebyśmy się ustawili tutaj i zrobili wspólne pamiątkowe zdjęcie z pobytu w Łomży. I odprowadzamy i bardzo, bardzo dziękujemy.
Drodzy Państwo, zapraszamy tutaj, na tą część sali, tak jak siedzieliśmy. Kolega słusznie mówił teraz, ja wiem, że jak się wstanie, to się ciężko potem chodzi, ale tak poprosimy sprawnie. Dzisiaj nie będzie sesji networkingowej, dzisiaj nie będzie sesji podziękowań, bo jest to nadzwyczajne spotkanie i bardzo nam się przedłużyło, ale każdego z Państwa prosimy się, tak, ustawiamy, ja będę mówił w tym czasie. Wszystkich z Państwa zapraszamy na uroczystość, jaka jest w tą sobotę, najbliższego 11 maja, czyli konferencja Żyj w obfitości w Warszawie w hotelu Intercontinental, na które zaproszenie jest w gazetach, w Merkuriuszu i informacje. Teraz dobra, chwila dla fotoreporterów. Kogoś nie zasłaniam? Jesteś. Tak? A Monika jeszcze? Monika jeszcze? Nie, Monika dzisiaj nie robi, dobra. Gdzie jest moje wyjście? Gdzie mam moje ubranie? Tutaj, w tę stronę. Michał 8.